bardzo dobrze. Jak No i będzie poskakiwał, Marek to zostanie na kupimy lodzie? Joela. A Marek To właśnie tego słucha. prawdopodobnie wiecie o tym, że prędzej czy później dojdzie do tego, że się pokłócimy, bo pewnie znowu jakaś dziewczyna Marka poderwie i ja się obrażę i Jak będzie Marek tam będzie wesoło. fikał, to króciutko z nim, proszę. No, ale mam nadzieję, że nie, bo. No i dzisiaj się trochę wydarzyło, bo mówiłam, że zaproponowano mi udział, żebym po prostu walczyła w walkach youtuberów. A w jakiej Ejka? federacji? A jaka Ej, federacja? mogę się Daj ci zapytać. powiedzieć, kurwa. Ona u No. Majora będzie walczyć z pijakami. Ej, te szlafy poszły stąd, czy nie? Czekajcie, ja muszę sobie wziąć ściągę, to wam powiem zaraz wszystko. Nie, Ale. nie ma w szlafkach z Kocborowa. Dobra, I możesz mi spoko. weź, Czekajcie, zaraz wam. daj mi uprawnienia do kamerki, to wam pokażę kutasa, idę spać. O kurwa. Ja pierdolę. Jan jest to dobry pomysł. Zrób to. Nie idzie, no trzeba było ten zmienić kanał. Tak, Buziak, zrobisz musi to? być Buziak. maksymalnie 25 osób. Słuchajcie, Dobrze. nie mogę, więc tak, nie mogę powiedzieć, która federacja na razie, bo to jest tajemnica, ale to nie jest Fame MMA w każdym razie. I dobrze. Ale taka mniejsza trochę, mniej znana, ale też już dosyć znana. No Peluna? i zaprosili mnie na konferencję, że mogłabym tam pojechać, zrobiliby mi reklamę taką wideo i tam wszystko. I że szukaliby dla mnie, z kim ja bym mogła walczyć, i zareklamowaliby mnie na Instagramie i tam wszędzie. Natomiast jakby nikogo nie znaleźli, no to już bym miała po prostu reklamę. Tylko chodzi o to, że musiałabym się przejechać w niedzielę. Tam za Śniowa. jakiś czas na tą konferencję, ale to trochę daleko się jedzie, powiem wam. Jelu, musiałbym poruszyć ważną kwestię. Janys wyrzuca ludzi na oślep i banuje, bo nie wie, co robi. Próbowałem coś podziwiać i dostałem za niewinność przed chwilą bana. Ale bana czy muta? Nie, zostałem wyrzucony na 5 minut i nie mogłem wejść z powrotem. Aha, no ale może coś widocznie No właśnie nie, powiedziałem. no bo mam mówienie na przycisk. Opowiedziałem jedno słowo i zaraz potem dostałem Aha, to bana. może przez pomyłkę No właśnie coś czy Janes, jak powiedziałem. patrzę, strzela na oślep do ludzi. Aha, no Do Polaków. to będziemy zwracać Dobrze. Nie ma uwagę, dowodów, bo. nie ma dowodów, że Janes strzelał do Polaków. Mogło być, wiesz, Też no bym to my to strzelał. wyjaśnijmy, dobrze? Bo chodzi o to, O że mam sobie pomysł. 23:40 było słychać strzały. To słuchaj, uważaj, Janysie, a jeżeli słusznie wyciszyłeś, no to oczywiście Właśnie niesłusznie. zrozumiałem. Nie wydaje mi się, żebym się pomylił. Ej, ja bym chciał mieć swój pokój. W sumie masz taki miły głos. To właściwie może faktycznie niesłusznie zostałeś wyciszony, bo taki miły głos, niepewnie jakiś przystojny chłopak w ogóle. Było wcześniej To bekanie i pierdzenie, to strasznie zdawałem sobie. nieobiektywne stwierdzenie, to nie, ja takich rzeczy nie robię. Więc na pewno w kogoś innego. Ale dziękuję bardzo. Jak ktoś ma taki fajny głos, to musi też fajnie wyglądać, nie? I Ela, mówić ciekawe słowa. Marek jest, będzie zazdrosny, Ela. Ale I co? dlaczego? No, Właśnie. Cześć nie jest Marek w fajny. ogóle. Ej, a znacie Wolta Banicję, czy nie? Elunia, a ja mam fajny Słuchajcie. głos? Ej, Wy wiecie też. co? Zmieniłem, panie Elu. Janys. Słuchajcie, i Dziękuję. to jest jedna informacja, że mi zaproponowano, żeby jechać. Zastanowisz się. A druga informacja jest taka, że przyszedł po prostu z TVN-u dziennikarz, że chcą zrobić reportaż o mnie, bo hejterzy do nich cały czas piszą, non-stop zawiadamiają ich, oczywiście w kontekście negatywnym, żeby o mnie coś zrobili. No i mam teraz do wyboru albo zabrać zdanie w reportażu na swój temat, albo nic nie powiem, a on powiedział, że i tak o mnie zrobią materiał. Niech No i a to pani jest. zabierze Jakieś reportaż kara, sprawy. nalega czy coś, czy po prostu jeszcze nie wiesz, co to było? Niech pani zamknie mordy hejterom z Kocborowa. No nie chcę mówić tak konkretnie, który to jest program. W każdym razie, no ale wiecie, jakie mam podejście do TVN-u. Nie ufam i Uwaga, TVN. na pewno będą chcieli zrobić coś negatywnego, prawda? Że tutaj jakaś pato-youtuberka.
Tak, dokładnie tak może nagrywają być, żeby to pani nie niestosowne zaszkodziło. rzeczy. A ten materiał z TVP? Bo wiadomo, że No, TVN to takie lewackie bardzo mocno, które no, będzie chciało ci oni. zaszkodzić, pani Tak, Elu. oni A będą myślę, że chcieli. TVP będzie jednak bronić jednego z swoich. Tak, bo wydaje mi się, że oni będą chcieli zrobić, bo słyszałam od tych hejterów z tych różnych takich grup, że oni piszą właśnie do TVN-u, żeby zrobili program na temat taki, że o co chodzi, dlaczego różne instytucje, służby, sądy, rodziny w Krakowie nic nie robią, że już dawno powinno się mnie rozdzielić z dzieckiem, skoro ja jakieś niestosowne rzeczy w internecie produkuję. Także podejrzewam, że oni będą chcieli Ja się takie założenie mieć. z Także. panią zgadzam. To jest dobry przykład Siema, tego Ela. ośrodka rasistowskich Kucik monitorowania. Diabela. Koleś, który niby jest lewakiem, a skończył za granicą, bo uciekał przed O, wymiarem to swojej jaki odległości za swoje zbrodnie. lewak. I TVN też będzie chciało tak zrobić, żeby panią zniszczyć. Ja bym poszedł na rozmowę z TVN i pokazał się tej prawdziwej Polsce, jakiej Polskiej jest telewizji, TVN. no. No, to jest prawda. No, ale chodzi o to, co zrobić. No, bo tam zresztą porozmawiałam, mając świadomość, że on może mnie nagrywać, pewnie mnie nagrywał. No, ale Rafatus też wystąpił w tym, nie? W Uwaga, no to tak Tak, teraz to wygląda. jest Volksdeutsch. Boże święty. Słuchajcie, i ten dziennikarz miał tą legitymację, tam się przedstawił. I tak był ubrany normalnie, no chyba, że przyjechał z jakimś plecaczkiem, bo pewnie tam miał jakieś rzeczy do nagrywania, nie? W związku z czym ja tak z nim rozmawiałam, starałam się takie proste zdania układać, żeby nie mógł potem z tego powycinać, przemontować tego, nie? To bardzo mądre. No, można by sprostować hejterów w TVN-ie. Też Niech pani w tym krótkimi czerwonym zdaniami. obręgu wystąpi, takim ładnym. Bo on na przykład, rzeczywiście, Rafatus, on właśnie powiedział, ten mężczyzna, że on właśnie jest w zespole, który robił z Rafatusem to nagranie parę lat temu. Tylko, że po prostu oni Rafatusa tak nie przedstawili bardzo w złym świetle, dlatego że Rafatus się nie udziela politycznie, prawda? Rafatus, by powiedzieć, był trochę ofiarą. Tak. Rafatus się udziela Pani politycznie, pokaże jako bo. dziennikarz interwencyjny. Znaczy, Rafatus można powiedzieć, że jest trochę neutralny politycznie, a pani jednak Nie, na nie jakiejś jest. stronie. Barka, Rafatus nie przyjął przerywaj mi dobrze. Urbana. Prowadźmy kulturalną dyskusję, gdzie nikt nikomu sobie nie przerywa. Dobra, Dziękuję. dobra. A pani jednak ma jakieś Pozwalam ci własne mówić. zdanie, jest pani popularną postacią i ma pani jakiś wpływ na tych widzów, i dlatego oni są tak niechętni. I mogą zagrozić pani postawie w internecie. Elu zrobią sobie po prostu prawicową wariatkę, więc lepiej się od nich trzymać z daleka. Ja bym proponował z dobroci serca pójść na sprawę dla reportera i tam przedstawić swoją wersję, jak środowiska lewicowe zagrażają pani. Dokładnie. Krystyna Jaworowicz zrobi taki reportaż. Każdy będzie szczęśliwy. Czy disco polo poleci? Akurat tego sprawa dla reporterów też za bardzo nie lubię, ale myślałam o To właśnie. współpracy z Sylwestrem Latkowskim, bo on fajnie robi filmy dokumentalne i Jacek. Bardzo go lubię. Popierdolisz po prostu także. Ale tam Zeniek Martyniuk No będzie. ja To jest rozumiem, że pani norma. może nie lubi się, bo ja czasami też nie lubię jej zachowań w tym, ale jednak przebicie do społeczności ma największe ze wszystkich w TVP. Wieczorami miliony Polaków ją ogląda. Ale Co tydzień. o pani Eli książki nie napiszę od razu. No od razu nie, dlatego trzeba stopniowo wchodzić i pokazywać. Ja raczej myślałam o takim filmie dokumentalnym, nawet sama mogłabym być producentem, żeby była historia, a nie tylko moja, tylko znaleźć osoby w podobnej sytuacji, po prostu z całej Ja myślę, Polski, że pani które była. drogą lewicowych, właśnie jakichś bojówkarzy internetowych, mają potem są ofiarami tych różnych instytucji służb, które pomimo, że wiele razy sprawdzają, że nie ma żadnych nieprawidłowości, to utrudniają życie tym ludziom Ja i po powiem prostu. pani tak. Tak jak w tej książce Kordiana, jak Polska była Chrystusem narodów, tak pani będzie Chrystusem Polski. Tak. Pani będzie polską Saszą Grey. Takim filmem to jest Jeszcze świetny jak. pomysł. Bo.
I koniecznie powiedz o tym, że przez PiS nie chcieli tobie podłączyć kablówki i dać, czy tam dać nowego routera. Nie zapomnij o tym, to jest bardzo ważne. No i jeszcze na tej stacji benzynowej, która nie chciała sprzedać benzynę na kreskę, to też... Jebać kapelankę! Ktoś musi być męczennikiem, a jednak pani ma wykształcenie wyższe, więc nie da się tak łatwo zagadać, jak co niektórzy, którzy no nie są aż, nie grzeszą aż taką inteligencją. Nie każdy miał takie szczęście. Chciałam tylko zauważyć, że Latkowski został skazany za wymuszenia rozbójnicze i siedział w więzieniu. No tak, no, ale to nie zmienia faktu, że fajne robi filmy. A Trynkiewicz to co? Nic lepszy. No, Trynkiewicz to chyba inna sprawa dosyć. No, gwałcił małe dziewczynki. Słuchajcie, Ela wie, na kim ma podpierać swoją karierę, tak? Słuchajcie, też chciałam powiedzieć taką rzecz, że ostatnio na live'ie chciałam was przeprosić, widzowie, bo trochę no, humor miałam fatalny. Markowi rozumiem. Miał być pożegnany live, ale się po prostu zdenerwowałam, bo przed live'em miałam telefon taki, dowiedziałam się po prostu pewnych rzeczy. Nie związanych z Markiem, tylko takie po prostu tam sprawy rodzinne. Nie tłumacz się przed hejterami, wszyscy cię rozumiemy, wiemy, że to była wina Marka i tak nie powinno być. Zdenerwowałam się po prostu niepotrzebnie. Po prostu były mąż do mnie dzwonił i coś mi tam opowiedział, co się wydarzyło. Strasznie mnie to, tak mnie to totalnie zirytowało, wszystko, co mi opowiedział. Nie byłam na niego zła, tylko pewne tam fakty nastąpiły i się tym zdenerwowałam i nie mogłam w ogóle się uspokoić na tym live'ie. A muszę się przyznać... alkohol na to nie wpłynął? Oczywiście, nie jadłam żadnej... Specjalnie bojkotuje pani live'y, bo jest zazdrosny. Zazdrosny jest o Marka. Chcę do pani wrócić. Muszę się wam przyznać, że tak, nic w ogóle nie zjadłam, ani nawet kromki chleba. Jak to mam zresztą w zwyczaju, jak jest live, to w ogóle nie jem kolacji. Tylko sobie wypiłam, ukradłam Markowi piwowarkę w poszeczce i sobie jedną wypiłam z miodem i z cytryną. A potem jak włączyłam live'a, to znowu tam Marek na balkonie miał to piwo, to mu znowu skupnęłam drugie. A to Marek nie był zły? To jest, no to on nie wiedział o tym. I to jest słabe piwo, 5% alkoholu w półlitrowej puszeczce. No ale jak się nie zje kolacji, a jest się taką drobną też osobą jak ja, no nie, 1,62 m wzrostu, 52 kilo waży, tam 53 czy 54, zależy, czy tam więcej jem, czy mniej. No to jednak dla mnie to jest... No nie byłam oczywiście, nie byłam pijana, tylko ja łapię jakieś takie humory wtedy po alkoholu. Nie mogę po prostu. Raz schichoczę głupkowato, albo znowu jest, mam zły humor totalnie. Akurat złapałam zły humor, ale chyba potem mi się udało trochę poprawić. Nie? Jak tam mówią, słowa pijanego, to myśli trzeźwo. Może pani Ela nam jedną rzecz obiecać? Nie da pani sobie wejść na głowę tym lewakom i pójdzie pani po pomoc do TVP i weźmie ten reportaż? No, ja muszę do TVP napisać. Ale nie, bo ja tam z TVP też mam już propozycje pewne. Właśnie dlatego wypadałoby przyjąć się. Bo tak. Lewica zaraz wejdzie na głowę i będzie może krok za późno. Trzeba być krok przed nimi. Ubiec ten TVN i z TVP zrobić, bo oni już mi proponowali dawno, tylko ja po prostu znaczy też czekałam na jakieś informacje z ich strony, bo to już nawet mówiłam o tym. No, ale wracając do tego live'a ostatniego, no więc, bo ja mam w ogóle takie czasami nastroje, czym się zdenerwuję i wszystko widzę tak w czarnych kolorach, no nie? Że na przykład zdenerwuję się na przykład z powodu córki, że tam coś się nie układa i sobie wtedy zaczynam myśleć, że wszystko jest źle, że tam, że z nauką jej nie idzie, że tu mnie nie słucha i że to źle i to źle i to źle i nie mogę, nie chce mi to w ogóle przejść cały wieczór, no nie? A potem na drugi dzień i tam na przykład się skarżę na Marysię mojej mamie, a potem na drugi dzień przez telefon na przykład się skarżę albo tam idę do niej, a na drugi dzień się budzę i myślę sobie, nie, no przecież fajne, to dziecko jest takie mądre, takie kochane,
I wtedy mojej mamie wszystko odwołuję. Mówię, nie, nie przejmuj się, tylko ci tak mówiłam, bo miałam zły humor, a Marysia jest bardzo grzeczna. No, natomiast o ile jak z matką rozmawiam, czy tam z kimkolwiek, to mogę na drugi dzień to odwołać, powiedzieć, nie, nie słuchaj tego, co ci mówiłam, bo miałam zły humor, jakoś ogarnął mnie zły humor i tak wszystko widziałam w czarnych kolorach. No to nie da się po prostu cofnąć live'a, nie? A tam było ponad 1000 osób momentami i no, miałam strasznie zły humor, nie chciało mi to przejść. A to Marysia też rozumie, że masz zły humor i tak ją krytykujesz? Marysia. A Marek już pojechał? Chyba tak. Jak ona... dziecko takie małe ma to zrozumieć? Ale ja jej nie krytykuję nigdy do niej, czy tam przy niej, tylko na przykład komuś się żal. A to myślę, że na przykład ona nie słyszała o tym, jak na live powiedziałaś, że ona ci wszystkiego zazdrości, że pójdzie do domu dziecka, że w ogóle nie ufa. Hejterze, uspokój się. Czego kłam? Myślę, że to ci hejterzy właśnie wszystko mówią Marysi i dają jej znać, co się dzieje wtedy, kiedy mama mówi, że... Ja myślę, że to... Marysia nie słucha moich live'ów. My mamy cztery pokoje w mieszkaniu i ona po prostu... Napisała na live'ie. Wieczorem. Ale ona była na ostatnim live'ie. Pani Elu, ja myślę, że pani jest ofiarą polityczną, bo lewica dzieci już od dziecka, aż od małego indoktrynuje. Indoktrynuje i pewnie mają już tam w szkołach znajomych. Słuchajcie, i jakoś zaprzyjaźnili się z Marysią i przekazują informacje właśnie poprzez takie dziecięce kontakty. Słuchajcie, Marysia nie słucha moich live'ów, albo sobie śpi, albo jej w ogóle nie ma w domu. Jak Marysia pisała na live'ie o... Dobra, live wyszedł tak jak przedostatni, a live'a nie da się cofnąć, tylko usunąć. Ale co pisała na live'ie? Może co? Że przelałaś Markowi 300. To może nie Marysia, to może był jakiś, ktoś się, ludzie tam zakładają sobie fake konta i te piszą, ale, nie? Ale to pani mówiła. Nie, to było konto Marysi. To prawdziwe. A tego się nie da sprawdzić. Da się. Da się, bo jak się weszło, było widać jej filmiki. Nikt inny nie może wrzucać filmików z jej telefonu. Chyba, że Marysia da koleżankom ten telefon, no to wtedy inna ale kwestia. Ale z poziomu komentarza chyba nie można wejść w użytkownika można. I sprawdzić zawartość kanału. Można bardzo dużo. Pewnie, że można. Jakby pani teraz zrobiła komentarz, nie wiem, pod filmikiem Martyn, jak on się nazywa ten, Boże, piosenkarz piękny? Martyniuk. Martyniuk. I napisała, jak pięknie śpiewa, to można wejść na pani konto i wtedy można zobaczyć wszystkie filmy, jakie są dostępne, które są publiczne. I można zasubskrybować taką osobę. Ale jeżeli to nie ona pisała, to ona sobie może odtworzyć tego live'a gdziekolwiek poza domem. Nie musi go słyszeć na żywo. Ale jak ja próbuję wejść z poziomu komentarza w zawartość, to miałam problemy z tym. A nawet na przykład Carioner, jak mu opisałam komentarze w czasie live'a, to cały czas krzyczał przez godzinę, że to nie jest prawdziwa Ela Gavin. No to co? Carioner ma... Ale zależy o jakich mówimy komentarzach. Czy mówimy o komentarzach na live'u, czy komentarzach pod filmem? Bo na komentarzach pod filmem, które można zostawić podczas live'u, które są później zapisane, bardzo łatwo prześledzić. Ale z komentarzami, które są na żywo, które lecą w tym czacie osobnym, może być ciężej. No, no to właśnie na żywo. A Marysia zostawiła chyba komentarz pod filmem, jak nagranym już live'ie. Nie, Marysia zostawia w trakcie live'a. Ale podczas live'a nie. Można zostawić taki komentarz na czacie i na sekcji komentarza. Ona, to wszystko można zobaczyć, jak chcesz, to możesz nawet zobaczyć, jakie filmy polubiłeś. To były komentarze właśnie w trakcie live'a na żywo i dlatego właśnie tego nie można sprawdzić. A ten live jest jeszcze dostępny teraz? Można obejrzeć? Tak, u innej dziewczyny. Ostatnio na kanale Eli był wyłączony. Był. Bo nie, jest, włączyłam. No jest przecież, ale dwa panowie. A mogę? Nie trolujcie.
A może ktoś pobrał ten mój live i wrzucił i udostępnia linki, więc jak go włączyłam, włączyłam jego widoczność. Ale nie o to chodzi, ja chciałam powiedzieć coś innego, że po prostu, no, przepraszam widzów, że narzekałam, ale potem już mi się humor poprawił, więc ogólnie mogę... chyba fajny był ten live, bo trwał w ogóle 6 godzin do 5. Ja myślałem, że nie zasnę. Ej, a mogę zadać jedno pytanie? Takie normalne pytanie. Dunkowski, normalne pytanie. Dunkowski, dawaj, jedziesz. Nie, a nie myślała, do pani Eli, nie, ogólnie, a nie myślała kiedyś pani Ela, co pani zrobi? Na przykład tak, nie wiem, za parę lat, tak za 20-30 lat, jak się, że tak powiem, skończą środki na życie z live'ów i... Ela nie będzie 20-30 lat nadawała, tylko 10 mówiła. No dobra. Nie ale... pani. Dobra, ale nie chodzi mi o to, ale nie będzie na przykład pani już, że tak powiem, centrum uwagi ludzi. I... No i ogólnie i będą mieli już gdzieś panią i znajdą sobie kogoś innego i będą te donaty komuś innemu wpłacali, a oglądalność pani spadnie i co pani wtedy w życiu zrobi? Jeśli pani nigdzie fizycznie... Pani ma firmę. Że ma firmę, tak? Tak. To jest ona. Od 997. Od 997. No, to nie jest tak, że to jest jakiś no name na ulicy. Ale nie, ja myślałam o tym, że znacie takiego twórcę Witka Gadowskiego i on ma Gadowski TV kanał na YouTube. Tak, znamy, mówię pani. Każem KTV no, go często jedzie, nie? I on tylko mówi o sprawach politycznych, wydarzenia w Polsce i na świecie, dosyć się rzetelnie do tego przygotowuje, tak bardziej w kierunku prawicy, ma sympatie prawicowe, kiedyś popierał PiS, teraz trochę mniej. No i on bardzo, zawsze jak coś jest nowego się wydarzy, przez raz na tydzień to robi tam w piątek czy tam w sobotę, nie wiem, taki filmik, to można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć, a on tak, ani nie występuje, ani nie śpiewa, ani nie tańczy, nie przebiera się, nie pije alkoholu na live'ie, nie przeklina, tylko normalnie po prostu tak rzetelnie jako dziennikarz interwencyjny komentuje różne fakty, stara się być taki raczej apolityczny. Jak Max Kolonko? No i to jest bardzo ciekawe. I to jest bardzo ciekawe. Także ja po prostu odpowiadam teraz na pytanie tutaj kolegi, że po prostu minie 10 lat, no nie? No. I nie będzie trochę rzeczywiście wypadało się tam przebierać na tych live'ach, chodzić w majtkach, przeklinać, jakieś głupoty opowiadać. Może nawet sięgać po alkohol, ale w każdym razie się miżdżyć do tej kamery trochę już będzie głupio, no nie? No, bo już ten dyplom może nie będzie taki. Pani Elu, ja mam propozycję. Zamiast pani ma przepraszać za poprzedni live, to może pani zrobi niezapowiedziane przeprosi nowy live teraz. Może skończę tylko to jedno zdanie. No to myślałam, że po prostu to pójdzie tak jak robi to ten Gadowski, jest fajne i tak mogę jechać do wieku 100 lat nawet. Pomyślałaś o tych prasówkach, tak? Już sobie tam jakieś materiały zbierasz, coś? Pod warunkiem, że będę miała coś mądrego do powiedzenia, a to się nie bierze znikąd, bo trzeba oglądać programy informacyjne, trzeba czytać gazety, trzeba gdzieś zaglądać na jakieś portale takie informacyjne, mieć dostęp do tych serwisów takich prasowych dla dziennikarzy, skąd się czerpie takie informacje, gdzie które jeszcze nie były w gazetach. No i wtedy po prostu zarówno można robić live'y, jak i filmy, nie? Ale to tak niezależnie Gadowski, czy bardziej pod prawicę? No ja myślę, że z czasem się może też przestanę opowiadać po jakiejś jednej ze stron politycznych, tylko tak ogólnie. Ale nie, już pani uległa. Musi pani się trzymać prawicy. No nie, ale się zamierzam trzymać, tylko nie muszę po prostu co 10 minut mówić, na którą partię głosuję, no nie? Tak jak to mam zwyczajnie. To może jakiś live'ik niezapowiedziany, przeprosinowy, zamiast byśmy pooglądali, pogadali sobie na czatku razem. Nie, to w piątek zrobię, no bo już jest dzisiaj wtorek. Jutro młoda godzina. Jutro środa, dzień dziecka. Czwartek, no i już piątek, no czyli środa, czwartek, piątek, 3 dni i będzie live. No i muszę jakoś mieć dobry humor, no nie, żeby
Tak tęskniłem, kurczę. A planujesz coś dla Marysi? Jakąś niespodziankę z okazji Dnia Dziecka? No właśnie cholera wypada za jakąś niespodziankę, nie? Inne niespodziankę. Ja myślę, że fajną niespodzianką byłoby pokazanie tego domu ekipy. Bo ja dostałam, ona mi poszła na zakupy. Dzień wcześniej poszła sobie wypatrzyć, co kupi. Potem po prostu poprosiła mnie o pieniądze, powiedziała, że sobie bluzę chce kupić. I tam jakieś ubranie, nie? Jej dałam i coś tam jeszcze sobie od babci załatwiła, czy tam od taty. I potem na drugi dzień poszła pokupować te rzeczy, które sobie wypatrzyła dzień wcześniej, takie z napisami, że dla mamy. I nawet rozpaczała, bo termos mi taki chciała kupić, taki kubek, taki na kawę, jak gdzieś się idzie. Bo ja lubię czasem kawy, nie mam czasu wypić takiej gorącej. No trzeba szybko wychodzić z domu i sobie zabieram kawę w takim kubku, nie? I wypatrzyła w rozmanie taki termos. Schowała go sobie, bo był tylko jeden gdzieś tam na regale z tyłu, żeby nikt nie wykupił. No i też nie rozpaczała, bo jak poszła na drugi dzień, to go nie było już. No i... Ale tam mi kupiła futerał na okulary z napisem dla kochanej mamy. Kubek na kawę, nie termos, tylko kubek, też z napisem tam dla mamy, jakieś kosmetyki, tam była w rozmanie mi te zakupy zrobiła. Tutaj no to Marysia się bardzo postarała na dzień mamy. No, no to no. Panie, czas ucieka, bo już mamy co, środę? To... No jutro jest ten dzień. Już tak, mamy. Dzisiaj już nawet. Miejscu. Już jest. No, ale na twoim miejscu zabrałabym Marysię albo na zakupy, albo do kina na jakąś fajną animację, albo do zoo na przykład, żeby miała taki... Albo własny zestaw kosmetyków i kosmetyczka. No, tylko będzie ciężko, bo oni już tak, mają jakąś wycieczkę jutro w szkole i potem robią piknik gdzieś tam na boisku szkolnym, że tam mają przynieść jakieś jedzenie, coś, kocyki, jakiś piknik mają. No to ona już będzie zmęczona, a potem wróci po tych paru godzinach, to już jej się nie będzie chciało nigdzie. Ja, to jest dziecko, ono ma energię w 5 minut naładuje. A to może profesjonalną sesję zdjęciową. Czyli jakieś zoo i kolejne wyjście. Nie, no zoo już było chyba, to raczej coś ciekawego, no innego, może jakieś muzeum. Albo Luna Park. Ale już będzie miała dużo właśnie atrakcji takich ze szkoły. Pasowałoby jej może coś kupić. Szkoła to nie jest to samo, co czas spędzony z matką. No wiem, tylko ona nawet nie chce ze mną nigdzie już chodzić, bo to jest taki wiek, że na przykład byliśmy w zoo z Markiem, no to ją prosiłam przez kilka dni, nawet... Wina nawet Marka była. Nawet jej chciałam 200 zł dać kieszonkowego, żeby tylko poszła z nami i nie dała się kupić. Anielu, to wiadomo, że wina Marka, co on zrobił i nie chciała z nim spędzać czasu. Kacpi. Ale nie... Ale Marynia to lubi jakieś kosmetyki, to najlepiej paletki kupić coś w rozmanku. Ale nie, oni bardzo lubili spędzać czas. Marysia wszystkie Markowi horrory i filmy, jakie mamy nagrane z UPC, wszystko mu codziennie opuszczała po dwa filmy, oglądali. A pani nie lubi horrorów? Lubię, ale jak już oglądałam jakiś film 3 razy, to już nie mam ochoty oglądać 4. No, a Mark nie znał tego, więc Marysia mu opuszczała tam Obecność 2, Obecność 3, Mama, jakiś horror, Kobieta kot, tam jakiś inny. A oglądał chłopak tyle tego z niej. A obecnie się z horrorami bardzo dobre kino. Bardzo fajne są. Marek teraz odpoczywa, bo miał tutaj taki młyn z nami. Marek to ma młyn sam ze sobą, jeszcze remontu nie zrobił. Ale niech się wbija się. Ma się wprowadzić do Krakowa. Panie, ale zaraz on ucieka, a remontu nie zrobił. Jak tak może, chłop? A gdzie nie zrobił remontu? U mnie czy u siebie? U ciebie, panie Elu. Nie, ja tak żartowałam. No jaki remont? Ja sobie sama tutaj porobię, co mam zrobić. Ale obiecywałam. Ale obiecywany był. Obiecanki, tak. Ja głupie mu radę. No właśnie, teraz musimy jechać kablar zrobić. Szybę wprawił, no to wystarczy, nie?
Żeby to nawet głuchoniemy i ślepy wstawi. Zdrowo. No ale ścianę muszę malować. To ile? Godzinka roboty? Ale wyjechał tylko, przyjechał tylko na parę dni, żeby spędzić ze mną czas. No co nie będzie ścian przecież malował. Jakby kochał, to pospolował. Roboty dla niego. Mógł sufity malować. IQ kury nie ma. Dwie lewe ręce nie, tylko dwie prawe. No ma dwie normalne ręce pasujące. No to jest ile? 2 godziny, 3 godziny? Ale on mu powiedział, że jak następnym razem przyjedzie, to już na dłużej. No, pani mu wierzy. I że wtedy coś może. A no, pani mu wierzy, nie. Ja myślę, że Marek sabotuje ten remont. Myślę, że mu się po prostu nie chce, jest leniwy i wykorzystuje tę sytuację. Chyba, u mnie nie ma, słuchajcie, u mnie wszystko działa. Ściany mam tam względnie. A tam tapeta z cegieł, co miała być? Ej, audiowizualnym. Moim zdaniem. Ja sobie umiem sama taką tapetę nakleić. No ale przecież zła na niego. O, a może taki live z remontu z Markiem? To byłby content. Albo live z remontu Marka. A może live z remontu jak nasz, nie nasz, na urzędniczej w Toruniu. Oni tak zaczęli, jak poszło. Piękna kariera była. Marek się chwalił, no, urzędnicza to, chwalił to był, że on wie lepiej od innych. Urzędnicza to był kawał sceny. Właśnie, teraz taki youtuber znany Krzysztof K. właśnie zrobił zmalowanie domu i tutaj miało to dużą oglądalność. No, ale my się spotkaliśmy na parę dni i jakoś sobie chcieliśmy ten czas spędzić, a nie tam coś robić. No nie, i tak nam dużo czasu zabrało. Tam organizacja żywności, jakieś zakupy, produkcja posiłków. Takie przyziemne sprawy, nie? A chodziło o... Nakręciła pani soft porno w końcu? O, czy były sekstaśmy? To nas interesuje. Tak, sekstaśmy! No, nagrywaliśmy sobie trochę dla siebie takich filmów na pamiątkę. A słyszała pani o... To powinno wyjść do internetu stanowczo. Elu, a słyszała pani o OnlyFans? To jest taka strona dla fanów prawdziwych. Tylko muszę powiedzieć, że rzeczywiście nie wiem, czy dobrze zrobiłam, bo nie wiem, czy Markowi można ufać, no bo znowu przez pomyłkę komuś wyśleć. Pani Elu, pani za niech założy OnlyFans. Poznamy. On nigdy by tego nie zrobił. Pani Elu, niech pani założy OnlyFans dla prawdziwych fanów. Naprawdę, lepiej założyć, niż wycieknie od Proszę mi wysłać na privę, to najbardziej dyskretną osobą na tym serwerze. Pani Eluniu, pani wie, że panią kocham, dogadamy się. Pani mi wyśle. Ja się wykonać w halo, halo. Ale ja bym Eli OnlyFansa wykupiła, także jestem no ja za. Też. Ten 5 dolarków, co to jest dla nas? A jak się zbierze dużo osób, no to tak 500 dolarów miesięcznie. No to, to jest kilka całkiem chętnych dużo. Tutaj mamy. Kilku chętnych już mamy, no. Na I start. Będzie na jakieś nowe sprzęty do nagrywać. Na jakieś wyprawy, na dom youtuberów. Ja znam nawet całe organizacje, które by wykupiły dostęp. Tak, najbardziej by to zaciekawiło, podejrzewam, sąd rodzinny, nie, prokuraturę. No nie i walić. Mogło. Pani Elu, a co to pani obchodzi? Jakieś tam sądy? To już nie może zainteresować, bo to już nie jest jako wrzucanie na YouTube jakichś głupich prokurator rzeczy. By do pani walił. No. Tylko to być gwiazdą porno, niech pani o tym pamięta. Będzie pani lepsza niż Sasha Grey. Tak. Będzie pani naszą polską Saszą Grey. Pani Elu. Tinka się, prokurator się wymięka. Ale ja chciałam... Większa niż Teresa Orłowski. Ale nie, posłuchajcie. Kategoria MILF zawsze jest topowa, nie? Na każdej stronie tam, jest szansa. Słuchajcie, pani Elu, głowa pani wyjebie na 100%. Słuchajcie, chciałam taki temat podać, że raz na pół roku prokuratura w Krakowie zakłada mi sprawę o deprawację dziecka, jakieś tam negatywne zachowania. Oni to badają, potem umarzają. Także raz na pół roku od 5 lat. Co pani boi? Sprawa za sprawę. Złóż sprawę na kanie. Co się pani boi, jak oni umarzają? Jak to będzie pani za... Pani na nie, pani Elo, bo to hejterzy są, ja mam, nie? Ja zadam takie pytanie. Czy Marysia ma konto bankowe? Z kodeksu karnego i kurde, w końcu pójdę siedzieć, nie? Pani Elu, pani posłucha.
wy mnie namawiacie, żebym założyła OnlyFans i kurwa znowu będę miała następną sprawę. Nie, nie, pani Elu, to jest za opłatą. Marysia nie może nic wykupić. I ci ludzie, którzy zapłacą, Marysia nie będą chcieli się dzielić z nimi, no, żeby mieli to za darmo. Ale to te filmy i tak można przechwytywać i potem... No ale będzie... kto przechwytuje, kto będzie płacił po to, żeby rozpowszechniać, jak zapłacił za coś, mieć dostęp? Ja. Ale to nie musi być erotyczne, po prostu coś dla fanów. No to przecież... To nie musi być tego typu, bo to jest dla OnlyFans. To, że ludzie wykorzystują w ten sposób rzecz, nie znaczy, że... No ale może... przecież w Natsu była taka afera, że ona występowała w takich kamerkach. Ale to, właśnie to kamerki, a OnlyFans... No. Ale na seks kamerkach, a nie na OnlyFans. Jest taki youtuber Linus Tech Tips, który zajmuje się głównymi komputerami, bardzo popularny w Stanach, a ma OnlyFans i nie ma tam nic złego. To jest tak jakby powiedzieć, jak ludzie mają młotek, to dlaczego nie wykorzystują go tylko do wbijania gwoździ, a do innych rzeczy? No to, że jest narzędzie, nie znaczy, że należy je wykorzystywać w ten sposób. Może pani pokaże inny sposób. No to skoro... No właśnie chciałam jeszcze dodać, że OnlyFans nie służy tylko do tego, żeby były całkiem rozbierane zdjęcia czy coś. Można po prostu bardziej ciekawszy content. Takie artystyczne, jak na przykład na Max Models. Tak, albo no, nie, OnlyFans tylko dla fanów. Sokół, taki raper, akurat wrzuca tam tylko zdjęcia ściany na przykład. To może faktycznie sobie założę to OnlyFans. No, tak po prostu no. Więcej prywatnych życia dla fanów, którzy za to zapłacą. Nie trzeba świecić gawiną. Kurwa. No dobra, to ja się tym zainteresuję. No Julka na przykład Pelcowa też dużo tam stawiaj. Póki co chyba wszystko jest tam zamknięte, nic nie wyciekło. Obecnie chyba no, ale ja myślę o tym, żeby tam dawać takie materiały, które na, jeśli wyciekną, żebym nie miała problemu. Ja myślę, że takie softy można spokojnie. Tak powoli, powoli, aż zobaczymy, jak zareaguje sąd i inne. Jak będzie umorzenie, to wtedy wiadomo, że niech się pocałują. Pani Elo, oni mogą panią w pompkę cmoknąć. No to pani oni muszą najpierw zapłacić. Oni muszą najpierw zapłacić, żeby mieć tego dostęp. Najwyżej będziemy sprawdzać, jak długo sąd to wytrzyma w końcu. Pani pomyśli w ten sposób. Jeżeli to jest za paywallem i trzeba zapłacić i oni zapłacą za to, żeby zobaczyć, czy są dowody, to znaczy, że wspierają pani działalność. Więc jak, dlaczego mają się gdzieś za coś, co wspierają? Na logikę to nie chodzi. No i w ten sposób państwo jest sutenerem, bo popiera prostytucję pani, ale może im pani sprawę wytoczyć o hejterstwo. Przez rok będą wspierać, a potem zabiorą mi dziecko, a mnie dadzą do więzienia i będę zamiast się za co do więzienia? No za jakąś deprawację czy coś. Jeżeli nie robi tego pani przy dziecku, a nie, dziecko nie ma kontaktu wychowawczego i nie ma do tego dostępu, no to dlaczego? Gdzie tu jest deprawacja? I do więzienia za to pani nie pójdzie. Jeżeli nie porusza pani tego tematu z dzieckiem, no to tutaj i nie ma najmniejszego pojęcia, o ile sam ja się nie dowie w internecie, to tutaj nie ma deprawacji żadnej. Ja muszę bardzo uważać, bo dziwię się, że jeszcze mnie te różne urzędy, instytucje i hejterzy nie wrobili w pedofilię. Myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy mi to zostanie. Co za w rodzinie, zostaje w rodzinie, więc nie mogłem wkręcić. Także ja już po prostu spodziewam się wszelkich jakichś absurdów. Ale słuchajcie, możemy zmienić temat, bo to my mnie też jakoś... spodziewamy się absurdów właśnie. Mnie ale to trochę stresuje. Zaczynam się denerwować. Ale możemy zmienić. No, co ja chciałam powiedzieć to fajnego jeszcze? No będzie ten live. Aha, o tym naszym Discordzie porozmawiajmy. No tam jednak trzeba będzie dawać te wyciszenia niektórym osobom, bo wchodzę tam 3 razy dziennie, 2 razy dziennie, nie da się w ogóle rozmawiać, są jakieś cały czas głupoty pisane cały dzień. Także po prostu takie nie na temat, no nie, ludzie tam dominują czat, kłócą się między sobą. Myślę, że trzeba będzie zwiększyć ilość tych wyciszeń niestety. Tak chciałam uprzedzić, bo no bo wtedy ten serwer nie spełnia w ogóle żadnej funkcji takiej, jak po co ja go założyłam, żeby móc tam wejść porozmawiać z widzami przede wszystkim. Z tymi ludźmi, którzy mnie lubią. Tak jak na gangu Eli Gavi miałam bardzo dużo
Chyba ze 2000 osób zablokowanych miałam, albo... Tam więcej. Moderator szybko zbanował za to, że... W sumie nie pamiętam. A czy gang Eligavin wraca? Bo miał się chyba dzisiaj wrócić. Nowy serwer. Bang wraca. Nie, na razie... Gang, który możecie być. Na razie nie, bo jeszcze się tam czekam na odpowiedź Discorda, jeszcze zobaczymy. Dlatego tutaj ten serwer zmieniłam nazwę z domu YouTuberów. Zrobiłam dom YouTube. Najpierw była Ela Gawin i Marek Łangowski, potem był dom Eli Gawin Marka Łangowskiego, potem był dom YouTuberów Eli Gawin i Marka Łangowskiego, a dzisiaj jest gang Eli Gawin i Marka Łangowskiego. Zmiany jak w modzie na sukces. I mówiłam o tym, że jak Marek będzie niegrzeczny, to dam mu bana i zmienię nazwę na... Zostanie batem po dupie. Jak Marek będzie niegrzeczny, to zmienię nazwę z gang Eli Gawin i Marka Łangowskiego na gang Eli Gawin. No już będą gangusie i już Marka nie będzie. To jest tylko kwestią czasu, bo na pewno to prędzej czy później nastąpi, bo jak wiecie... Breloczkiem. Tak się ale ty jesteś właściciel serwera, tak? Że ty masz koronę. Tak, tak. A jak Marek swój gang założy? Zwierzaków? Kolejne Kozborowo? Jak się pokłócimy, no to on będzie musiał założyć, ja będę mieć gang Eli Gawin, a on gang Marka Łangowskiego. Gang Kaszubów. Kim jest Marek? No taki przygód. Amatorem, amatorem. Marek jest beta moim... Beta-oficerem. Kto to powiedział? Sympatią Eli. Marek ma IQ kury. Myślała pani może znaleźć nową sympatię? Kogoś no, lepszego? Ale po co, skoro ja go lubię? Ale on pani ale lubi. Ale co krzywdzi? To jest toksyczne. Ale wy jesteście kurwa... To takie to... On zdecydowanie przez przypadek tych rzeczy nie robił. Ile może być takich przypadków? Jeden, może dwa, okej. Okay. Ale no 10 różnych przypadków, gdzie są jakieś liki, no... Wypływają różne rzeczy, no przejrzyjmy prawdzie w oczy. To jest toksyczny osobnik. Myślę, że wielu lepszych mężczyzn, którzy byli teraz jak Marek był w Krakowie, to był bardzo grzeczny i nie mam żadnych zastrzeżeń. Był bardzo fajny. Ale na live miałaś. No bo... Nie wracajmy do przeszłości. Miałam jakiś zły humor i... No Ela, przecież mówiłaś na live, że za cienko pokroił boczek. No to co z niego za chłop? Sama. No właśnie. Nie, bo słuchajcie, bo z Markiem jest coś takiego, że on czasami... czasami ale nie ściąga skórki. To się nie liczy. Przepraszam, że się tak zaśmiałam. Bo nie pozwoliłam. Nie, bo słuchajcie... No po prostu Marek momentami ogarnia go zły humor, takie zniecierpliwienie, no nie? I tak i ja tego nie lubię. To tam wynika przeważnie, zauważyłam na przykład, jak jest zmęczony. Nie jest zmęczenie. Chory psychicznie, a nie zmęczony. To nie jest zmęczenie. Bardzo często jest na przykład tak, że on ma zły humor, no nie? No. Jak jest głodny, ma. No. Bo on w ogóle... On dużo no je. No to grubo. Ma szybko przemianę. Jest skurwiony. I no, on obżera. On obżera. Gdybyś był wkurwiony. Remontu nie zrobi, a wyjada z lodówki. No nie wiem, no nie wiem. On ma dobrą taką dużo szybko przemianę materii. Zdrowo się odżywia, różne rzeczy je, smakują mu. Dieta piwna. O tym porterku to ja nie wiem, czy to jest zdrowa dieta. Chodzi o to, a że... A jak po zbójnicku? No on cokolwiek się mu tam do zjedzenia przygotuje, to jemu wszystko smakuje. I mięso zimowe, i makaron, i tam pierogi, i naleśniki, i tosty. No to wszystko mu smakuje i bardzo ładnie wszystko zjada, nie wygrymasz. Mój pies też tak ładnie jadł. Tylko po prostu dajesz mu pełen talerz jakiegoś tam jedzenia, nie? No to tak, moja córka to co drugie danie to wybrzydza, nic jej, ciężko jej cokolwiek dogodzić. Wszystko tam wymieli na talerzu zje. Może pani Marka adoptuje. A Marek, kurczę, elegancko, tak, kotecika mu tam usmażysz ziemniaczki, proszę bardzo, zjada, nie ma już, nie? Pierożki. A jakie jest twoje opisowe danie? No to słucham? Twoje jakie opisowe danie? Olejetti było? Moje popisowe danie? Dokładnie.
A ja nie mam takiego. Zrobiłam maka... Mam pytanie, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem ten kontekst. Pani porównuje Marka do Eli, czyli Marek jest w rozwoju intelektualnym na poziomie 10-latka? Nie przeceniałem Marka. Ja mówiłam o tym, że on... Zauważyłam, że... Jest dorosły, swój wiek. On lubi jeść różne rzeczy, nie? I dużo je. I zauważyłam, że jak jest głodny, to ma zawsze zły humor. I taki jest zniecierpliwiony i tak dalej. I wtedy się domyślam na przykład, że jest głodny i tam organizuje, gdzieś idziemy, coś zjeść albo coś takiego. No nie? I jak on sobie poje i zjada to cały taki kopiaty talerz jakiegoś dania, nie? To ja wtedy już wiem, on sobie to je, nie? Ja się nie odzywam się do niego, bo w czasie jedzenia dalej czasami jest taki... Merda. Jak pies je, to nie szczeka. Słuchajcie, czasami... Dokładnie. Ale no dajcie mi opowiedzieć, no. W czasie jedzenia też jest taki skupiony na tym jedzeniu, taki trochę naburmuszony, no to ja się nic nie odzywam, nie? Ale myślę sobie, bo już go znam trochę, nie? Że tam minie jak sobie, jak to wszystko zje, minie tam pół godziny, że już to jedzenie zacznie mu tam krążyć w organizmie, to wtedy jemu, słuchajcie, jak za dotknięciem czarodziejskiej wróżki wraca świetny humor. I to jest takie dla mnie magiczne, nie? Że jak a to widzę, cytowy że... facet, trzeba nakarmić. No, że ja właśnie widzę, że to jest po prostu no takie, to nie jest jakieś trudne, nie? Że pani tak. Elu, pani pamięta, jeżeli pies na panią warczy, to znaczy, że kto inny go dokarmia. Dokładnie. Z nim jest po prostu jak z dzieckiem, nie? Że jak ma swój humor... Trzeba po prostu wyczaić, nie? Że może jest głodny, no to dać mu jeść, nie? Jak nie pomoże, to coś innego, nie? Ale i Marek... trzeba próbować, żeby... Dziękuję. Musi być wyspany, musi sobie pojeść, musi mu być ciepło. Pampersa mu trzeba zmienić. Musi być zadowolony, nie? Tak jak dziecko. Mężczyzna jest jak dziecko i jak mu to wszystko tak zapewnisz, nie? Najpierw podstawy, czyli potem Marek reszta. Jest cofnięty w rozwoju po prostu. Wódką na rozwoju 10-latka. Czyli tam generalnie żarcie i tam w ogóle wszystko, nie? Seks i jakiś tam dostęp do alkoholu i papierosów. Marek jest dużym dziziusiem. Nie za dużo chodzenia, zwiedzania, żeby się nie męczył, żeby się mógł wyspać, położyć o odpowiedniej godzinie, no to wtedy on jest zadowolony. A jak ja po prostu wymyślam jakieś głupoty, lajwuję do rana, każę mu gdzieś łazić, zwiedzać coś, jedzenie tak jakieś niedobre. Tak to jest dużego chłopca. Nie pozwalam mu spać o drugiej w nocy, bo coś tam robię. To po prostu wtedy on się denerwuje, no nie? Facetem prościutko, albo danie obiadu, albo danie dupy. Także już tak mniej więcej trochę się nauczyłam, jak z nim postępować. Obiad na dupę. Ja tak pani mu smoczek jakby marudził? A co ciekawe, bo na przykład u mnie zły humor to się wiąże zupełnie z czymś innym. Ja mogę być głodna, niewyspana. Czy może mi być zimno, czy tam mogę być zmęczona, a wcale nie mam złego humoru, no nie? Że ten zły humor się pojawia z jakichś przyczyn, z jakichś tam zdarzeń, coś mi się skojarzy z czymś, coś mi się przypomni. Jakieś traumy, albo tam złe wspomnienia, albo delirium. Ale ty, Elu, masz potrzebę wyższa, ty chłopak zewsi, no to co? On nawet wychodka nie ma. Czyż ja mogę na przykład cały dzień nie jeść i mam dobry humor. Marek się zeszła na polu, jest szczęśliwy. Było. Ale nie, słuchajcie, nie wolno mówić źle o Marku i za to będą wyciszenia, jeśli nie bany. Także bardzo was proszę. No. Bo on, tutaj te rozmowy są nagrywane i tutaj przez kanał Kocham Elę, który mnie tam w jakimś sensie popiera, ale też często nagrywa ten Iskariota, czy tam inni, prawda? I Marek sobie potem przesłuchuje tego na drugi dzień. No i a potem on obgaduje panią za plecami i on tak się święty chłopak. On ode mnie... Z naszej zgody można nagrywać? Słuchajcie, potem on będzie oczekiwał ode mnie, że za każdym razem jak ktoś o nim źle mówi, to ja muszę reagować. No, a nie jestem tutaj po to, żeby ludziom zwracać uwagę, więc... On nie reaguje, jak ktoś o tobie źle mówi. Jeszcze nawet pomaga, zachęca do obrabiania za plecami.
Ale w tej chwili już tak nie jest, bo już nie jest na tym serwerze. Ale jak można mu ufać, jak tyle razy skłamał? Tutaj. Jak coś człowiek zrobi raz, to drugi raz będzie łatwiejszy i on będzie to kontynuował. No ale nie chcę o tym mówić, bo chodzi o to, że mówił wczoraj Janusz, że się Marek o mnie pozytywnie wyraził. A poza tym, słuchajcie, ja się chciałam umówić w ten sposób, że no ani jak ja tutaj rozmawiam z wami, ani jak Marek, to właśnie chciałam was bardzo prosić, żebyście nas nie zniechęcali do siebie nawzajem, bo to jest takie niesympatyczne, no nie? Mi też jest przykro, nie było mnie. To zaraz jakieś tam kobiety Markowi zaczęły tłumaczyć tutaj na naszym serwerze, że ja jestem dla niego jakaś niedobra. A, Rosalia. Żeby... No ale słuchaj, to jest twój związek, twoja relacja, my nie mamy prawa się wtrącać. No właśnie. Po prostu się martwimy o ciebie, to tyle. Tak. Bo zaraz tam jakieś szmaty się rzucają, to trzeba je skrócić. Słuchajcie, zaraz jakaś kobieta zaczęła się pytać Marka. To lepiej na ryję i pokażę, że jest twój. A co kurka? Rozalię na tę galę w Paymarze, co tam masz? Byłam na po prostu rozmowie głosowej, no nie, i jakaś dziewczyna mówi, Marek, a ty nie chcesz mieć dzieci? No bo przecież Ela ci już raczej nie urodzi dziecka, to może, a ty nie planujesz jakiegoś związku, żeby mieć dzieci? No bo wiesz, dzieci są fajne, może powinieneś o tym pomyśleć. No i mi się zrobiło przykro. I mi się zrobiło przykro, a Marek nie wiedział, co powiedzieć, no nie. I, tak, i taka trochę przykra sprawa, nie? No bo chodzi o to, że już tam się wypowiadaliśmy wiele razy na ten temat. Ja mogę mieć jeszcze dzieci teoretycznie, ale w praktyce to nie chcę mieć dzieci z Markiem, bo jest między nami duża różnica wieku. I ja się tak nie czuję na siłach, żeby mieć dziecko, wychowywać. W moim wieku to jest ryzyko, że może się urodzić chore i tak dalej. A poza tym hejterzy by mi nie dali żyć, że w moim wieku jestem w ciąży. Już a to nie w mówię... Stanach Zjednoczonych można, a w Polsce już nie można. Już nie może adopcję. Słuchajcie, nie mówiąc o tych urzędasach, podejrzewam, że te urzędasy, cała ta paranoja tutaj jakoś jak się spotkałam, to prześladowanie przy okazji urodzenia Marysi, prawda? To, co przeżywam od ostatnich 5 lat, ten koszmar, to oni prawdopodobnie, ci idioci, urzędnicy, w tym momencie mówię ogólnie, prawda, nie obrażam nikogo konkretnie, to oni by się zaczęli do mnie przypierdalać, jakbym jeszcze była w ciąży. Już by zaczęli sobie to dziecko już decydować, co będą z nim robić, jak się urodzi, nie? Że już mi je odbiorą prawdopodobnie, już mi kurwa dadzą jakiegoś kuratora, chociaż jeszcze dziecka nie będzie na świecie albo coś tam po ja prostu. Ja powiem, że trochę czuję się urażony. Oni są ci urzędnicy, oni są tak bezczelni, że oni mnie potrafią przesłuchiwać, dręczyć, nie? Czy z kim ja się spotykam, czy ja mam konkubina, czy nie mam, czy mam kochanka, czy nie mam, czy mam partnera, czy nie mam. A co ich to gówno obchodzi, z kim ja się spotykam, z kim sypiam i tak dalej, no nie? Więc... ponieważ ja widzę, mówię o, że tam dajmy na to się spotykam z Markiem, tak? I oni mnie potem biorą i przesłuchują. To ja im mówię, że ja się z nikim nie spotykam, że ja jestem singlem, nie mam nikogo. Ale przecież pani gdzieś tam nagrywa, że pani kogoś ma. A ja ale mówię, to jest internet, to nie jest ich sprawa. No więc właśnie. No to pokazuje to wtedy, żeby zobaczyli. Próbują mnie cały czas maltretować, kurwa, z kim ja sypiam, nie? Ja mówię, że ja jestem singlem, z nikim się nie spotykam, nie mam żadnego konkubina, nie mam żadnego kochanka, nie mam żadnego kolegi, nie mam nikogo, kurwa, jestem dawaj, sama. Babę. I wypierdalajcie ode mnie, nie? Bo nie zamierzam, wzywają mnie gdzieś, nieważne czy to opieka społeczna, czy sąd rodzinny, czy policja, czy ktokolwiek, nie? I siedzi jakaś baba albo jakiś facet i się mnie pyta, czy ja mam kochanka, kiedy się z nim ostatni raz widziałam. No właściwie to by się jeszcze chciała zapytać, ile razy w tygodniu seks uprawiam, nie? To niech oni się w ogóle pukną w głowę, nie? Więc ja po prostu postanowiłam uciąć to i mówię, że ja nie mam nikogo. No jak mi udowodnią, że kogoś mam, nie? Bo może ja sobie tylko tam ściemniam, opowiadam, że się z kimś spotykam, więc może oficjalnie... To gra aktorska.
jak mnie próbują przesłuchiwać, to ja mówię, nie, nie, ja nie mam nikogo i już dalej nie mogą zadawać pytań. No więc jakbym była w ciąży, to by już pewnie sobie zaczęli, a z kim jestem w ciąży, nie? A kto jest ojcem dziecka, a co dalej? Pani im powie, że pani jest Maryja i to jest sam jest... u siebie. Tak, poczęcie niepokalane. Tak. I już nie. No ale to fajnie, że się to powiedzieli. Rzeczywiście mogłabym tak powiedzieć. Ale pewnie, że tak są, udowodnią. Niepokalane poczęcie. Albo powiem, że diabeł mnie zapłodnił, nie? O mój Boże, Ela, nie! Może, bo się powiem, prawica wyzywa. Diabła i że to jest dziecko diabła, nie? Nie można tak pani mówić, nie możesz śmiać w kościoła. Były takie przypadki, nie? Dadzą cię, Ela, w kwarantannę. Może się, kurwa, wtedy odpuszczamy. Te wypadki skończyły się na lewicy. Chce pani skończyć na lewicy? Z dzieckiem, z kim pani ma to dziecko? Ja powiem, z diabłem! Może się... Ja teraz tam wiem, że będą nagrywać. Jeśli się zapyta, z kim jesteś w ciąży, powiedz jej z twoim ale, starym. Ale mam to w dupie, ale mówię tak, że słuchajcie, ja przeżyłam PRL, nie, czasy tego późnego komunizmu, ale takiej paranoi w tych urzędach, jak jest teraz, to nie było dawniej, kurwa, no nie było. A nie możesz jakiejś skargi złożyć albo powiedzieć, żeby w innym mieście rozpatrywali tą sprawę, żeby przenieśli? Ale to nie o to chodzi, ja się nie boję. Aha, i chciałam jeszcze powiedzieć, że... No więc tak, dręczyliby mnie, ci urzędnicy to by mnie zadręczyli na śmierć, jakbym miała drugie dziecko. Hejterzy by nie zostawili na mnie suchej nitki, by mnie gnoili, cały czas poniżali, nie? No, ale inna sprawa to jest taka, że po prostu... Ja sobie to wszystko przemyślałam. No, teraz ładnie wyglądam, prawda? Nie. Ale mam wrażenie, że już z każdym miesiącem, z każdym rokiem coraz gorzej. Tego tak nie widać na co dzień, ale jak porównuję nagrania jeszcze nawet sprzed 2 lat, jakiś film mi się otworzy na YouTube, to twarz miałam taką ładniejszą, bardziej wypoczętą, no nie? Nikt wie, tym nie młodnieje. Więc na przykład, no pomyślcie o tym, za 10 lat, tak, Marek będzie miał 42 lata, będzie przystojnym, młodym facetem atrakcyjnym, a ja, kurwa, za 10 lat będę miała ile? Ilf. No, ładnie. Nie chcę... Ja, na OnlyFans jest zawsze miejsce nie. Dla spapi. 86. To jest tak, nisza. Także nawet nie myślę o tym, co będzie za 10 lat, martwię się tym... co będzie za 5, nie? Bo że za rok będę ładnie wyglądać, no to jeszcze w to wierzę, nie? Za 2, za 3, za 4, ale kurwa za 5 lat to już może być problem. Dokonywanie się. Po prostu prawda jest taka, że za 5 lat to już będę musiała po prostu płacić za seks prawdopodobnie. Ja chciałem powiedzieć dobranoc. Fajne. Albo brać kredyt na niego. Czekam na OnlyFans, panie Elu. Stała ciszy. Teraz jeszcze nie muszę, nie? Chociaż w sumie to wygląda na to, że też w pewnym sensie muszę, no. Także zmierzam do tego, że ja nie planuję żadnego związku z Markiem tak na poważnie, no bo nie chcę, żeby potem się zestarzeje, mnie zostawi i tak dalej, no nie? To wiadomo, że on mnie i tak zostawi za góra parę miesięcy, no to po co mam potem po prostu cierpieć? No ale w każdym razie jakaś dziewczyna weszła na tą głosówkę i się pyta, a ty nie chcesz mieć dzieci, a nie chcesz? No wiadomo, że chcę, nie? I to jest takie niefajne, że ludzie tak nas cały czas gnębią. A niektórzy nie chcą, poza tym serio, to nie jest sprawa. A. Może wzięlibyście ślub? Ewentualnie zawsze jakieś dzieci można porwać. O! O takim youtuberze kanon sportowy, może do Hyde Parku by pani poszła. Kurde, chciałabym wziąć ślub z Markiem i chciałabym porwać jakieś dzieci. Pani Elu, może do Hyde Parku pani pójdzie i pokaże widzom, jaka jest naprawdę. Jest to taki kanał sportowy, bardzo popularny, dużo osób przyjmuje. Tam taki wywiad 2-godzinny ze znanym youtuberem i z widzami mniej więcej. Dzwonią widzowie, zadają pytania i potem pani na lewie tam dyskutuje z widzami. Całkiem sympatyczna forma. Jeszcze można tym zarobić. Ale jak to się nazywa? Kanał sportowy i tam co chyba tydzień wychodzi taki odcinek Hyde Park się nazywa.
gdzie nie boimy się pytań, odpowiadamy na pytania i dywagujemy z hostem, który prowadzi ten wywiad. Ale to jest na YouTubie? Tak, to jest na YouTubie. To jest wszystko właśnie w formie YouTube'a oparte. Tam Korwin był, tam była Doda, było naprawdę mnóstwo osób. Ale to trzeba z nimi jakoś nawiązać współpracę? A na Twitterze może pan się odezwać albo napisać maila. To jest taki prywatny kanał, to nie jest jakieś z telewizji coś. Założę się, że chętnie przyjmą. Ja myślę, że bardzo chętnie Krzysztof Stanowski przyjmie. Krzysztof Host. Co wy tak wkręcacie tą Elę? Ale on po prostu tam, czy można się z nimi spotkać i coś nagrają? Czy to tak, jest tak. Jakiś online? W zasadzie, że przychodzi pani do studia, tam jakiś, jak normalnie w telewizji trochę jakby, Marysą, i potem jest live, który jest zapowiedziany wcześniej i po prostu jest wywiad na żywo, gdzie widzowie mogą się dodzwonić do studia i zadać pytanie. To ja sobie zapiszę, jak się nazywa ten Hate Park. Krzysztof Stanowski. Aha, no to fajny pomysł. A na YouTubie kanał się nazywa chyba kanał sportowy. Aha. A nie chciałaby pani może nagrać jakieś piosenki, jak inni YouTuberzy? No, mów do mnie, Elu, nie mówcie do mnie na pani, dobra? Ja właśnie chciałabym bardzo nagrać piosenkę, bo jestem przekonana, że jakbym miała dostęp do takich profesjonalnych narzędzi, to można ten głos nawet trochę podrasować, to wszystko z podkładem muzycznym, to by mogło naprawdę fajnie brzmieć, bo ja w sumie mam taki nie najgorszy głos i można by wydobyć ze mnie jeszcze więcej. Tak, jest bo taki... jak na przykład widzę, jak śpiewają ci niektórzy youtuberzy, że to jest trochę podrasowane, to jestem przekonana, że mogłabym lepiej zaśpiewać niż oni. Na przykład Wersow. To moim zdaniem ona była śpiewa. Jest taka piosenka o takiej czystej miłości właśnie, zespołu Konkwista, Urodzony Białym, czyli o takim białym, czystym uczuciu, więc polecam. Ja też Konkwista. Polecam, bardzo dobry utwór. Spierdalaj, kurwa. Mogłaś pogadać. Polecam pani, znaczy polecam tobie, Elu, jeszcze zespół Honor. Też bardzo piękne piosenki. Biała pięść to jest piękna piosenka. Polecam. Tyle chciałam ci dać. Deszczu kwiatów. Może na początek od jakichś coverów byś zaczęła po prostu. Nie, myślałam o tym, bo ja umiem pisać ładnie, nie? I wiersze też umiem pisać. Że do jakiejś takiej piosenki bezpłatnej z YouTube napiszę sobie jakiś tekst o swoim życiu, nie, tam o tych hejterach, o czymś tam i sobie to zaśpiewam i mam taki mikrofon córki, co robi taki echo pogłos, mogłabym też z tym echem spróbować coś pokombinować coś przez ten mikrofon i nagrać sobie normalnie kamerką, to by było zawsze coś, nie? No, mogłoby być fajne, tym bardziej, że masz pokój audiowizualny, to warto wykorzystać. I może jeszcze Marysię do tego zachęcić, żeby coś wspólnie zrobić. Albo z Markiem na dwa głosy. Markiem to... Ale też by było... Dunkę nerwę serce. Ale też by było dobrze zrobić... O, Elikę zaśpiewać na przykład. Muszę poszukać kogoś, kto ma jakieś taki, no takie zaplecze profesjonalne, bo jeżeli oni potrafili, na przykład Michał Wiśniewski... Zajem na dwa baty najlepiej. Znaczy na dwa głosy. Michał Wiśniewski na przykład Mandarynie wyprodukował tam fajne piosenki i bardzo fajnie śpiewała. No i znacie potem Every dopiero... Night? No. I potem dopiero w Opolu wyszło na jaw, że no nie, ładną barwę głosu miała ładną, no nie? Ale okazało się, że miała problemy z melodią, tam gdzieś zafałszowała, prawda, jakieś takie rzeczy. I potem jak to wyszło wszystko na jaw, no to się już zniechęciła i przestała śpiewać, nie? Że, no bo fałszowanie, no to już jest problem, nie? Że jak nagrywała w studio, to tyle razy zaśpiewała, aż było dobrze. I to się potem... temu występowała w Gdańskim Klubie w Łodzi i śpiewała na żywo. No i fajnie?
Ale... Było w pytaniu. Bardziej chodziło o persona, a nie o głos. Po prostu chodziło o to, że ona jest. Nieważne jak zaśpiewa, to każdy się cieszył. Może Marysia by się wkręciła w coś takiego? Poszła na jakieś zajęcia ze śpiewania? Marysia, mamo ma wstydu, daj spokój. No, ale Marysi, nie mieszajmy w to. Chciałabym Marysi się tym zainteresować, bo ona ma świetny głos, taki z chrypką. Pytań w domu to można zaprosić. Jak się nazywa ta babka z Montalent, ta metalowa? Chylińska. Marysia ma głos jak Chylińska? No ona ma taki fajny z chrypką. Mam. Chyliński zapisał się na lekcję. Puściłam wam muzyczkę. Słychać. Tylko coś cicho to leci. Nie słuchać dalej. Dalej nie słychać. Nic nie słychać. Zaraz coś podgłośni. Nie słychać nic. Bo to coś tym... A pani Elu, panią już bardzo słabo słychać. Musi pani mikrofon poprawić. No, nie, bo... Halo? Zaraz świeci się. Ale mnie słychać dobrze. Halo? Pani, ale słabo słychać. Ale mnie też źle słychać? Halo? Ela, bo jej nie słychać. Na kapelankę. Wyszła chyba w ogóle. Ostatnio na, ostatnio na kapelance dziki zaatakowały. Jebać kapelankę. Jestem, bo sprawdzałam, czy mam połączenie z internetem. Mam. Tu Ela. Hejka, Elu. O? Jaka Ela? Cześć, Ela. YouTuberka. Tu Ela. Znana krakowska. Ela, Ela. To co z tą muzyką? Mogłaś pogadać, a to tylko liść. Ja tutaj myślę, że Ela ma wiele wspólnego z Beatą Kozidek, zwłaszcza przy ostatnich wydarzeniach. A może takiego bota by wgrać, który muzykę puszcza i pani by tam miała specjalny kanał na komendy i dawała piosenki na wszystkim do pozwania. 20 lat. Jak jeden dzień. Twoją barkę. Nie ma. Spotkam cię znów, proszę, gawrą, już widzisz jak jest, kochałam cię, wierzyłam w to, co mówiłeś, nigdy nie wiesz jak ja. Ani Elu, może barkę zaśpiewamy wspólnie wszyscy, myślę, że będzie więcej chętnych. Z okazji, żeby wymienić pana papieża. Zaśpiewamy wszyscy barkę, panie Elu? Nie, no barkę. No ale no. Dobra, papieża? Zaśpiewajmy. A co? Zaśpiewajmy coś fajnego. Barkę. Kto chce barkę? Ręka do góry. Oj, widać. Barkę. Dobra, jakieś disco polo zaśpiewajmy, dobra? Disco polo. Miejmy szacunek do siebie. Disco polo, hit. Barkę. Zobaczymy. O, przez swoją krzyżę mamy? Halo? Nie, bo jakiegoś Kazika puścisz, Elu. Nie, nie. Braci Figo Fagot. No przecież nic. Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę iść. Nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość osoby dała znać. To poradzić mogę. Mogę na to. Że miłość przyszła właśnie. Że w sercu jest lato. A w moich myślach jesteś ty.
Oczy zielone, zielone oczy. Czekajcie, muszę puścić muzykę, bo bez muzy to kurwa się nie da, nie? Elu, a nie myślałeś, żeby iść do jakiegoś programu muzycznego może? Nie, ja mam was, mi to wystarczy. Ja mam swoje YouTube, mi to wystarczy. Chciałabym, ale... Ela, a czytałaś w takiej krakowskiej gazecie Love Kraków o tym, że taki dzik Stefan wbiegł do fryzjera zakładu kosmetycznego? Artykuł 20 maja? No tak, tak. No to i to nie mogę, bo to nie był Stefan. 20 maja Marek drapał się po jajach. I tam, bo ja to czytałem przedwczoraj i tam piszą w komentarzach, że to ty, Ela, znasz tego dzika osobiście. Takie to są tam komentarze. Ten dzik. Jak mogło tak być, no? Ja będę hejtery. Mam mówić, może... śpiewajcie. Niech Marek przyjdzie, zaśpiewa z panią Melą. Co śpiewamy? Nie może przyjść. Marek, milcz. Odmutuj się. Marek, milcz. Kaszubie. Elu, co śpiewamy? Barkę. Na zydelek siadaj i śpiewaj. Nie mogę spać. Na osło nie wiem. Miłość o sobie dała znać. Mogę na to. I ja sobie dała znać, miłość. Że miłość przyszła właśnie dziś. Mym jest lato. A w moich myślach jest oczy zielone, oszalałem. Gwiazdy chyba twym oczom dały cały blask. Ci oddałem, tak zakochać się można. O, ładnie. Pięknie, cudownie, fenomenalnie. Sami artyści uzdolniani muzycznie na serwerku. Widzicie, że lubicie dziewczyny śpiewać. No. Ale podobno o tym, że czy to należy. Że jakiś film chyba już powstał, czy jeszcze kręcą oni właśnie o jego historia życia, ten Zenek Martyniuk? Dalej kręcą. To już wyszedł. Film, ale nie ma, nie było to już w kinach? Chyba jeszcze nie. Było, ponad pół roku temu już. Zenek. Był, tak. I oglądaliście ten film? Fajne to było? Boimy się. Zajebiste. Kurwa, żeby o mnie nie zrobili w końcu filmu jakiegoś, na nie? Na bank zrobią. Powinni, że też jeszcze nie. Historia mojego życia. A to już niedługo, panie Luniu, będzie historia. Jak w końcu gdzieś spadnę pod pociąg, to zrobią wreszcie, nie? Albo jak mnie po prostu terroryści porwą. Nie, no już podobno to tam... Coś musi się wydarzyć. Tak zrobią. Na pewno się wydarzy. Albo jakbym urodziła pięcioraczki, dwa murzyniątka i trzy jedno chińczyniątko. I zrobimy z niego Sajgonki i wtedy będzie hit. I to też by zrobili. Słuchajcie, no dobrze, to powiedzcie coś jeszcze do coś ciekawego i myślę, że do pierwszej będę, czyli jeszcze parę minut i idziemy spać, nie? Może live'ik jednak nocny? Bo nie mogę wszystkich tematów wyczerpać, o czym będę na live opowiadać. Ale dzisiaj mam zdecydowanie lepszy humor, zauważyliście? Tak. Może dlatego... się Stanowskiego, panie Elu, na wywiadzie? Odpali się pani na live jak ostatnio, bo to było naprawdę mega. No. Lubimy panią taką agresję. Ale w sensie, że zrobiła... miałam humor trochę? Ja nie pooglądałam. A ja to bym zrobiła pokój głosowy karaoke z Elą i na przykład chętne osoby, żeby wchodziły i żebyśmy sobie śpiewali, bo to bardzo fajna forma rozrywki jest. Ale kurde, masz rację, a kto tam?
To fajnie, warto. Pani fajnie. Elu, ja pani zalinkuję. Ja jestem za. Ale jak karaoke? Bo to trzeba by, to nie jest takie proste, bo nie. Kto nam teksty będzie tam podsuwał? Pani, ten wywiad z Stanowskim, Hyde Park, co mówiłem, to ja pani teraz linkuję na przedpokoju, żeby pani zobaczyła, później sobie zapisała, co to jest. Aha. To jest takie, dobrze. Przejdźmy na ty, to się nazywa trochę. Gdzie są właśnie ten wywiad i może sobie obejrzeć. Bardzo popularne. Dzieci całkiem... Mm-hmm. I, a Stanowski dobrze, często dobrze. Płaci swoim gościom nawet. Ale słuchaj, dobrze, fajnie, dziękuję. A co do tej muzyki, to bo mogłabym fajnie, po dziękuję. Prostu... Widzowie mogliby mówić, jakie piosenki Ach. Byście chcieli, żeby śpiewać. Byśmy wtedy przygotowali sobie teksty wcześniej, nie? Tylko nie wiem dlaczego, Aha. bo jak śpiewałam, to słyszałam wasze głosy w opóźnieniu, mhm. więc chyba to nie synchronizuje. Tak dobrze. Działa internet. Zanim sygnał dojdzie do jednego punktu, to musi minąć trochę czasu. Potem oni muszą usłyszeć i dopiero wtedy wraca, więc są 2-3 sekundy opóźnienia często. Dlatego ludzie wchodzą komuś słowo. To brzmiało, że śpiewali na głosy. Tak, że w czasie rozmowy tego tak nie widać, prawda? Ale jak śpiewaliśmy, to się rozjeżdżało, nie? A może pani zorganizuje, jaka to melodia? Będzie łatwiej. Jaka to melodia? No, jedna osoba sobie nuci, na przykład tak jak zanuć w czółko, jest taka kategoria i reszta zgaduje. Też spoko zabawa. No to dobra, to ja zaśpiewam początek, a wy zgadujcie, co to jest. Dwie nutki poproszę. Maela. No, momencik, uwaga. Da, 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 da. Co ty odpierdalasz dzisiaj? Ela? Co to jest? To są te słonie, kolorowe słonie. Dobrze, brawo. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma. No Elka, co ty odpierdalasz dzisiaj? Ela. Jaka siara, Ela. Ty się ogarnij. To powinno być jeszcze do wyboru gatunki. Dobra, trzy nutki. Kto daje teraz trzy nutki? Elka, ogarnij się. Daję dwie, panie Eluniu. Sabrina. O. Trzy nutki daje. Sabrina daje ci. Siema, Sabrina. Dawaj, dwie nutki, dawaj. Ela. Lecisz. Siema. Eluniu, dwie nuteczki. Ale co no, kurwa pani Elunia odpierdala dzisiaj? Elunia jest kochana, spierdala, hejterko. Pani Elunia wie muteczki. Stąd się, kurwa. Jakiś działacz, jakiś działacz lewacki. Zobaczcie się, kurwa, jakiś od cringe odpierdala. By jakaś lewicowa hejterka, wyrzućcie ją. Hejterka, straszna. Czemu wy tutaj śpiewacie? Tak, ale kurwa, jaką to się syf. Janes nic nie robi, ludzie na siebie krzyczą, wyzywają, a takim administrator Janes nic nie robi. Janes browara łoi w samochodzie. Pani Elu, pani upomni Janesa, żeby coś robił, bo tu się wyzywają, a on ma tam w dupie. Elu, wyrzuć ją, posłoneczko, wyrzuć ją. Nie, nic nie powiedziałam. Restart się nazywa. Nieprawda, pani Eluniu. To nie słoneczko. Tam restart ona gadał. Hejtuje, to słoneczko, jej upoznaje ja po głosie, Elu. Panie Elu, restart gadał. Nie przeszkadzać, no. bo buty polecam. Panie Elu, proszę Norris, być czujnym, bo no. wrogowie są w pobliżu. Norris. To był Norris. Janys, tam ktoś na przedpokoju spamuje, zobacz. Janys jest już wybrany. Nie wiem. Widzi. Chcieliście Eldorado swoje, to macie. No. I pizdę, kurwa. Oczywiście wolność słowa i tak dalej, to macie. Janes, to macie no, roboty. Ja tylko panuję, znaczy mutuję, jak ktoś Eli przeszkadza, albo jak ktoś wyzywa Marka albo Elę. A no ci, i za angielskie wolność słowa, no to macie. No, że... Ty, nie bo, a ty sprayer, bo że możecie wyzywać? Chodzi o to, że ci moi moderatorzy, ten Bruk i ten Michał, nie, no to oni byli no. fajnie to wszystko robili. No, ale niestety w końcu im odbiło i przeszli na stronę hejterów. No. Elu znowu ja tylko powiem, uszkodowana. Chcę do tego tyle, Elu. Że ja przez pierwsze miesiące. Zamknij mordę, kurwo. Zamknij bo to. Bo oni byli ze mną od jesieni. A to tak samo. Nie gadaj. Tam wyrzucone. To po prostu przez pierwsze miesiące bardzo tak. byli bardzo skuteczni, a potem niestety zaczęli z tymi serwerami, z tymi hejterami
po prostu knuć. Jebanymi hejterami, a to kurwy nie ludzie, pani Eluniu. Za co sam wyrzucam? Tak naprawdę nie wiadomo, od kiedy Michał z tymi hejterami współpracował, bo przecież Elu ciebie ostrzegali już dawno, że... O, on się jak od kiedy? Skąd ty się kurwa urwałaś? Od zawsze? Nie, tak naprawdę... Co to kurwa tak naprawdę jak analizuję fakty... Natasza analizowała. Ja Michałowi zaproponowałam, żeby był moim moderatorem. Andrzej Knaga się specjalizuje w analizie. Ela, ja wyrzuć tą słoneczko, ona cię hejtuje. Jeśli nieprawda, no... słoneczko jest grzeczne, panie Elu. Ona to i tak samo tą Sabrinę Menelicę Żulicę. Pierdalaj, frajerze, kurwa, bity dechą, kurwa, miałeś więcej chuju. Tylko bądź restart. Chciałam powiedzieć, że Sabrinę bardzo lubię. Tak. Sabrinka, spoko. Restart, czemu ty wszystkich wyzywasz na koło? Bo Sabrina... Trolujesz cały czas. Akurat może na Kozborowie, jak się wypowiadała, to niekoniecznie tam mi się podobało, ale nie, prawdę mówiąc, ja nie czytałam, nawet nie pamiętam, kto co tam pisał. Nie no, Sabrina ale... to dobra. Sabrina to od serca pisała. Ale Sabrina jest taka śmieszna, nie? Ona ma w ogóle głos też taki fajny. No i Ela potrafi rozczytywać. A pani Ela, ludzi. Wie o, pani, jak Sabrina ma na drugie? Nie zaczerwieniłam, pani Elunio. A wie pani, jak Sabrina ma na drugie? Sabrina, chyba spać nie pójdziesz. Rozalia. No na pewno, już. Nie na drugie, Sabrina. Rozalia. Właśnie nie, Boże, kłamie hejter jeden. Nie, nie jestem kurdyjko, debilu jeden. Nie, to nie jest głos Rozalii. Ale ta Sabrina jest też śmieszna, nie? Ciekawe, jak ty wyglądasz, Sabrinko. Jak bomba. Fajna dupa z twarzy. Na profilowym jest oryginalne zdjęcie. Tak? To ładna. No. Widzisz, Sabrina, jak cię wszyscy adorują dzisiaj? Boże, aż się zaczerwieniłam. Panie Elu, nie jest pani w tym lepsza niż Marek dosłownie, bo on to taki hama. No, Sabrinka, moja królowa. Masz duży biust czy mały, Sabrinko? O Boże, o takich rzeczach mówić, pani Eluniu. No dawaj, Sabrina, mów. Pani Elunia osobiście pokazała. Ale jaki rozmiar? Ta trójeczka, czwóreczka? Elu, ja pani osobiście pokażę. Osobiście. Bo ja tak jak twój głos, nie, to stawiam, że taka czwóreczka to spokojnie. Piąteczka pewnie ma. Piąteczka nawet, może być. Raczej tak daje na jakieś takie okrągłe kształty. Osiem. Chyba tak. Co nie twierdzę, że jakaś nadwaga, ale takie ładne okrągłe kształty, tak zakładam. Według Eli brzmisz grubo. Artysta, nie? Dokładnie, ja bo jestem... nadwaga nie jest niczym złym. Pani Ela też ma i nie ma tutaj żadnych. Właśnie, body pozytywność musi być. Ja mam nadwagę w tych miejscach, gdzie nie powinnam mieć, a tam, gdzie powinnam mieć nadwagę, to kurwa nie mam, no. To oponka jest? A po prostu ramiona mam za szczupłe biust, nie, a nogi jakieś mam takie grube, no i kurwa. Twarz jakaś taka chuda, szczur taki po prostu wychudzony. Muszę się nieźle... tam po prostu przed tą kamerą ustawiać, wyginać, żeby jakoś w miarę te proporcje wyrównać. Nie szczur, raczej koszatniczka. Szczur. Ja mam taką mordkę szczura trochę. Może chciała... Zająca, nie szczura, pani Elu. Ale szczurki też są ładne, więc po prostu... Nie ma się no. Mają ładne oczy. Nie, no ja sobie tak żartuję troszeczkę. Widzicie, czasami mam dobry humor, więc nie jest ze mną tak źle, że zawsze mam zły. Dzisiaj akurat trochę lepiej się czuję. Odpoczywam sobie, mam wreszcie spokój. Marek wyjechał. Jak był, to byłam cały czas zajęta. A teraz wreszcie ja wam powiem taką rzecz, że ja już nie chciałabym mieć męża ani żadnego faceta na stałe, bo to jest
To jest strasznie męczące. Oni pewnie też nie chcieli. Oczywiście. Marek też nie chce. Ja nie, Marek chce męża. Ja jak jestem z jakimś mężczyzną, nie, to jakiś obóz kondycyjny po prostu to jest. Ciągle koncentracyjny. Koncentracyjny chyba. No i obóz koncentracyjny. No bo tak, cały ja czas coś... Jak w Auschwitz. Cały czas coś musisz robić, nie? To żarcie, to kupować, to zakupy, to gdzieś na jakąś wycieczkę, to kurwa sprzątać mieszkanie. Tu się trzeba jakoś ładnie ubrać. Oczywiście trzeba się myć rano i wieczorem. Dokładnie, bo nie trzeba. No, ten punkt jest najważniejszy. Codziennie. Normalni ludzie tak nie żyją. To się zgadza. Codziennie jakieś inne ubranie, nie? Fryzura. Tam hajs trzeba zarabiać, jak się ma faceta, nie? Samochód umyty. Kurde, tam obowiązki małżeńskie, nie? Trzeba spełniać w sypialni. A po prostu tak, nie masz faceta, tam kobiety, nie? No i masz w dupie, prawda? Zjesz sobie byle co. Nie ma nic w lodówce, to... Nie masz nic w lodówce, to nie masz jakiegoś stresu, nie? Najwyżej nie wypierdalasz na zakupy. Można jebnąć do domu. Lęka hotdoga i kto się przejmuje, nie? Weźmiesz sobie z zamrażarki jakiś zamrożony chleb, nie? Ale jakąś tam starą szynkę, kurde, czy tam coś, wiesz, zjecie i spoko, nie? Ale Elu, tutaj ktoś powiedział, że w łapę hotdoga i ten, no jak Marek był, to chyba też, tam miał zdjęcie z tym, z hotdogiem w łapie, z tego co już tam, filmik z hotdogiem w łapie. Już tam nie chcę nic mówić. Nie chcę nic mówić o myciu, bo zaraz będą tutaj cytować, ale tak, na dobrą sprawę, no to tak, nie chcę ci się być wieczorem, to myjesz sobie tylko zęby, idziesz spać i masz w nosie, nie? I nikt cię nie będzie z tego rozliczył. Dokładnie, no. Częste mycie skraca życie, pamiętaj. To lewica rozlicza. Jak w każdym polskim domu, tylko w sobotę wieczorem. A jak już po prostu masz... I w niedzielę przed kościółkiem. Słuchajcie, a jak już masz tego faceta czy tą kobietę, nie, no to się tam wypada zawsze wieczorkiem przed spaniem. Kąpać, no nie? Wiadomo, bo to jeszcze dojdzie do czegoś ja to... i co wtedy będzie. No, no właśnie, nie? Więc praktycznie trzeba się szorować rano, wieczorem, kurwa w ciągu dnia. Jakieś tam po prostu pomyślałem. Problemy. No mówię, z tym żarciem, nie? Wypada gdzieś łazić, coś tam robić. Trzeba jakąś konwersację prowadzić, rozmawiać. No coś trzeba robić, nie? Cały dzień wspólnie. To powiem wam, dla mnie to jest Saigon. Ja się do czegoś takiego nie nadaję. Ja już zdziczałam. Mi jest dobrze, jak jestem sama. Ja po prostu nie mogłabym chyba mieszkać z żadnym mężczyzną już. To no jest tak jakaś udręka. Za dużo roboty. Jakbyś miała niemowlaka pod opieką. No to jest strasznie dużo. A tak to po prostu chcę iść na zakupy, to idę. Nie chcę, to nie idę. Mam coś do jedzenia, to spoko. Nie mam, to też dobrze. Bo akurat moja córka to nie jest jakaś tam wybredna, to ona też tam zje cokolwiek, nie muszę mieć jakiegoś tam wypasionego obiadu. Ja się byle co, żeby z głodu nie zdechnąć, to najważniejsze. Nikt z głodu się nie zesrał jeszcze. No i po prostu i tak, teraz sobie robię co chcę, nie bumbluję, nigdzie nie muszę wypierdalać na żadne wycieczki, nic nie muszę filmować, nikogo nie muszę zabawiać. Życie jak w Madrycie. Rzucasz no, nie swoje zdjęcia. No, życie, odkąd Marek wyjechał, to ma fajra. To po co przyjechał? No właśnie, to po co pani, znaczy po co ci Elu ten Marek? No, ja się tam spierdala. A nie, ale pani kupi sobie trzeba... klonę Will Kit i Marek będzie ale zawsze nie... pod ręką. Ale może trzeba było się zgodzić, bo on chciał przyjechać na 3-4 dni i wyjechać, nie? Może to jest faktycznie najlepszy scenariusz, a nie trzymać chłopa 10 dni. No dokładnie. Bo po tych 10 dniach to ja już w ogóle przestaję na Discorda wchodzić, filmów nie robię na kanał, już nie mam na nic czasu, nie? A 2 tygodnie razem to jest w ogóle jakaś masakra. I do mnie, ale nie czarny kocurek. No. A po prostu rok razem, albo takie małżeństwo, no to w ogóle to człowiek przepada na amen, nie? Trzeba wstawić, niech wydupcze. Dokładnie, dokładnie. Ale macie seks. Nie, ale ja tak nie chcę, jak Marek będzie tego słuchał, no to
Marek, tu jest. Ja tak troszeczkę parodiuję, nie, bo ja tak chciałam powiedzieć osobom, pocieszyć osoby, prawda, które może się z kimś rozstały albo w ogóle nikogo nie mają. Ale nie, no Marek lubi, jak się go beszta. Chciałam po prostu powiedzieć, że takie życie... Słuchajcie, chciałam powiedzieć, że takie życie w związku to wcale nie jest fajne. Ja na przykład... Zależy jak dla kogo, no nie, bo ja na przykład jak żyłam w małżeństwie z moim mężem, no to tak samo, też tak to odczuwałam. Cały czas coś trzeba było robić, no nie? Może nie znalazłaś tej właściwej osoby. I to było fajne na początku, nie, ale tak ogólnie to byłam strasznie zmęczona psychicznie, ciągle tam jakieś sprawy. No to jak chodził do pracy, czy tam nie widzieliśmy się, to sobie odpoczywałam, no nie? Ale to jest taki stres cały czas. Wszystko po prostu dostrajasz do drugiej osoby, no nie? Na przykład z Markiem to taki jest problem, że on w innych godzinach po prostu funkcjonuje, więc na przykład przychodziła północ, to on się już robił senny, czy tam 23 i chciał iść spać. Do pracy chodzi, jak zwierz jakiś. Dzienny Marek. No, z kolei budzi się rano i się nudzi, nie? Bo ja śpię, ja sobie lubię czasem nawet i do południa spać, a on się budzi o 8 rano, nie? Najpóźniej. Kto widział? No i on się budził o 8 rano, coś tam robił w domu. A ja sobie spałam do południa, tylko budził mnie tam co jakiś czas, bo to się pytał, gdzie coś w kuchni jest, to kawę robił, to coś tam, nie? I to, kurde, taki sen przerywany. I wreszcie wyjechał, to sobie wreszcie mogę spać, do której chcę. Czyli Marek nie jest nocnym Markiem? No nie jest właśnie. I na przykład, a teraz bym nie mogła gadać z wami, oczywiście na Discordzie, no bo jak, nie? Jakby był? Trzeba by po prostu o 21 grzecznie porozmawiać, pożegnać się i do spania, nie? No nie tak działa nocny Marek. Ogólnie to z tym live'em to trochę pojechałam, bo właśnie byłam wkurzona, że muszę chodzić spać ciągle wcześniej, że wszystko muszę tak dostrajać do niego i się wkurzyłam. I specjalnie na złość jemu robiłam live'a, nie wiem, do 5 rano chyba to było, czy do 6 nawet. Pamiętamy. Piątek. A potem na złość jeszcze spałam do drugiej następnego dnia. Także ten ostatni dzień to Markowi zrobiłam piekło, bo nie dość, że narzekałam na niego na live'ie, to jeszcze live'owałam do świtu, a potem spałam w ogóle na drugi dzień, nie dostał obiadu. Kurde. Mamy robić obiad, kurwa. Słuchajcie, jakby nie chciał więcej przyjechać do mnie, to już bym mu się nie zdziwiła, bo w piątek to już ostro go zaniedbałam, nie? Nie wiem, do której ja tego live'a robiłam? Chyba do 5 rano, nie? Do 6. Do 6, tak? Do 6, bo nie, ja o 5.30 zasnąłem. No to o 5 Marek wstaje do pracy normalnie, to ja wtedy poszłam spać. Marek, ale, to symulant. Ale muszę powiedzieć, że nic mi nie mówił, że mam iść spać, nie? Mówił. Ale że ja tyle godzin live'a robiłam i miałam o czym gadać, to ja jestem faktycznie... Ale Marek to tam chyba z 5 razy przychodzi, żeby zamknąć live'a. Już o 1 zaczęło się, że przychodzi i wyłącza i do spania. Znaczy, Alu, no tobie tematy się nigdy nie wyczerpują, bo zawsze jest coś ciekawego do dodania. Jak się jest ciekawym człowiekiem, to takie? Jeszcze tym bardziej, jak się tam posiliłaś w tym sklepie nocnym, to przecież miałaś siłę do mówienia. Ja się w sklepie nocnym nie posiliłam, tylko kupiłam sobie tam różne rzeczy i dopiero w domu się posiliłam. Pieguski. Chipsy sobie kupiłam, no. Ale kanierze chipsów. Ale powiem wam, przyznam się do wam, bo nie mówiłam, chyba tego nie mówiłam. Było coś takiego, że poszłam, owszem, poszłam po piwo sobie. Na pączuszku. O tej 3 rano, tak, to było, poszłam po piwo, nie? Kupiłam sobie takiego Black Jacka kolorowego.
No. Więcej niż jednego, ale no nie będę wchodzić w szczegóły. I tak, szłam sobie tutaj tą ulicą Cyglarską i tam dochodzę do stacji benzynowej Kraktar i za rogu wyjeżdża policja o 3 nad ranem, nie? Ja sobie tak szłam takim krokiem, no niezbyt prostym, ale i za rogu wyjeżdża policja, no i a ja... Tam szkapka. I myślę sobie, o kurwa, no to wezwali, nie? To policję prawdopodobnie. Bo gdzie by tu jechała w tej uliczce? W ogóle nigdy nie ma policji, tylko do mnie jeżdżą. No i oni, jeden policjant wprowadził, drugi siedział obok i się tak patrzą, nie? Bo ja tak przez chwilę się tak zawahałam, nie? No ale idę, przeszłam im przed maską, bo musiałam po prostu przejść przez jezd, nie? Oni się zatrzymali. No i się zatrzymali i się patrzą, nie? No i do mnie, czy pani Elżbieta Gawin tam, ale już byłam jakieś tam 10 metrów od nich, bo przeszłam, nie? Czy pani Elżbieta Gawin? A ja powiedziałam, I don't understand. I takim krokiem sobie poszłam do przodu. I tam, gdzie jest ta stacja, to się nie da wjechać, bo jest remont, wszystko rozkopane. No i oni popatrzyli trochę i pojechali po prostu tutaj pod klatkę do mnie prawdopodobnie. No i ja sobie poszłam tam na stację, co miałam kupić, to kupiłam. I potem sobie myślę, kurde, no jak ja teraz mam wrócić do domu, nie? Bo prawdopodobnie są pod domem, nie? No i wróciłam sobie tam od strony ogrodu i stali pod klatką u mnie. No to musiałam po prostu poczekać trochę. Odjechali, na szczęście dosyć szybko. Tam dzwonili domofonem, nikt im nie otworzył. Odjechali, no i weszłam sobie do mieszkania. Także taka była przygoda. Akurat ich spotkałam, jak szłam sobie na stację o 3 nad ranem. No i pytają się, czy pani Elżbieta Gawin? A ja, oh, I don't understand. Autograf chcieli dostać. No i a oni się tak dalej za mną patrzyli, nie? A ja nic, ja się nie obróciłam, tylko idę jakby nigdy nic, nie? I tam prosto przed siebie, no ale pojechali dalej, nie? Bo stwierdzili, że to jednak nie Elżbieta Gawin, bo aż tak dobrze mnie nie znają. Ciemno było. No ale no cóż. Myślę, że jeśli wyślą policji hejterzy fragment tego nagrania, to ja przecież, kurde, ja się mam obowiązek przyznawać, jak ja się nazywam, gdzieś tam po prostu przychodzę, no trudno, no. Może nie dostanę jakiejś grzywny, nie, za to. Myślałeś, że to jakieś nastolatka. Ale to jest mój stary numer, bo pamiętam, jak kiedyś mnie straż miejska goniła w nocy. Jechałam na rowerze tam z 10 lat temu albo więcej. Bez światełek sobie jechałam, wracałam do domu z jakiejś dyskoteki. To było chyba z 15 lat temu. No jadę sobie tak tam zadowolona z siebie, nie pedałuję. Nie do końca pewnie trzeźwa. Bez światełek, no bo co będę marnować baterię. Miałam baterię, tylko nie włączyłam, bo szkoda mi było zużywać. To już było dawno. Wtedy jeszcze oszczędzałam. Czy może nie miałam tych baterii, tego już tak szczegółowo nie pamiętam. No i kurwa, patrzę się pod przychodnią na ulicy Szwedzkiej, stoi ta straż miejska, nie? A ja mieszkałam wtedy przy kapelance w wieżowcu z rodzicami. No i jadę i widzę, że oni tam stoją i czyhają na jakichś właśnie ludzi. No i zapalili światła i za mną zasuwają, nie? No to ja przyspieszyłam na tym rowerze. Mróz był chyba taki z minus 10 stopni albo z minus 15. I oni za mną jadą, nie? I tam proszę się przez taki, najpierw facet krzyczy przez to okno, nie? Proszę się zatrzymać, nie? No to ja wtedy speedu tam pedałuję. Potem już oni przez taką tubę. Proszę się zatrzymać, tutaj straż miejska. Ja sobie myślę, kurde, no nieciekawie, nie? Już w ogóle musiałam bardzo szybko pedałować, oni za mną. Proszę się zatrzymać, bo będziemy strzelać kulkami gumowymi. Ale ja nie.
Janes. Wie, że Straż Miejska nie posiada broni, ani miękkiej, ani twardej. Ale, ale ostrzegali, że będą... Ale nie mogę ostrzegiwać, co to są za jakieś bajki teraz? Spośród wszystkich historii, które się nie wydarzyły, to się nie wydarzyło najbardziej. A nie, to jest największa bajka teraz. Powiedzieli, że będą jakąś gumową amunicją strzelać. Nie mają prawa. I potem mi podjechali z boku już, na moją wysokość wyrównali się i mówią tam do mnie, że mam zatrzymać, nie? Tak. A ja wtedy do nich właśnie, I don't understand. I harat tam w kierunku banku przy kapelance na skróty. No i tam uciekam, pedałuję, spieprza mnie i myślę sobie, no dobra, mam już ich z głowy, nie? I jestem sobie tam za bloków, patrzę. Ta historia ostatnio na live wyglądała zupełnie inaczej. Nie było 9 minut, bo poszłaś na piechotę. Teraz jakiś rower jest. Tak samo było. I po prostu gonili mnie po osiedlu 15 minut po różnych zakamarkach. W końcu wreszcie... Jak się nie było 5 minut? Potwierdzam, byłem rowerem. W końcu wreszcie dotarłam do domu, tam gdzie rodzice mieszkali. Rower gdzieś tam sobie po prostu na schodach przypięła. Jakimś schowałam się z śmietniku, bo wtargnęli na klatkę, zaczęli mnie gonić po schodach. Jak już obczaiłam, że ich nie ma, no to poszłam do mieszkania tam do rodziców. No nie, no było, nie wiem, też tak chyba druga, trzecia nad ranem. Ojciec otworzył. W ogóle strasznie długo nie otwierał drzwi, a oni tam gdzieś buszowali po tych schodach, a ja mieszkałam na 9 piętrze, nie? Już tam coraz wyżej podchodzili. Ja tam, kurde, kopię w te drzwi, żeby ten ojciec otworzył. W końcu on otworzył i się pyta, co się stało, a ja na tym mrozie byłam tak zdyszana, że ja do niego tak... A były w tej bajce smoki? Nie, ale była śmieciarka. Lubiłaś pantofelek? Nie mogłam się w ogóle odezwać przez dłuższy czas, ale mój tato to był taki jakiś człowiek z kosmosu, bo on uznał, że to jest normalna sytuacja, że ktoś nie może się odezwać, nie, że ktoś nie mówi, że się ktoś dusi i stwierdził, a nie, no spoko, dobra, i poszedł spać, nie, i nie czekał na żadne moje wyjaśnienia i poszłam spać. I w ogóle nie mogłam zasnąć, strasznie mi serce biło. Także taka historia była. Aczkolwiek, być może, bo już to kiedyś opowiadałam na jakimś filmie czy tam live, ja już dawno, może coś tam, jakieś drobne szczegóły inaczej zapamiętałam. No ale z grubsza tak było właśnie. No, no nie klej. Ja, ale tak się... Nie wierzę. Jak się zjaram w weekend teraz... Kurwa, z dyfuzora. Kupiłem sobie dyfuzor. Wiecie, ile dałem? Na polskie ile? Złote? 2,5 tysiąca. Dwa normalnie. Chcesz zobaczyć? Ty masz śmieszny głos. Masz taką kulkę. Masz taką nie. kulkę i ona, i ta kulka dwa razy filtruje, nie? I nie, to mnie rozmowa. Ją obracasz na drugą stronę. I dociąga się ale się upierdolę, jak taka kurwa. To już Rokowskiemu bardziej wierzy w jego historię niż Eli. Ela Dymek jest twoim fanem, jest trochę nieogarnięty, ale zawsze fan. Ej, ja wam pokażę. Ale ten, będą szoty z dzisiaj. Ten, albo następny weekend, nie? To jak historia. Się dobrze upalić bongiem, nie? Tak, on faktycznie chyba jest moim fanem. A Prejsara nie było w tej historii? No. O Straży Miejskiej? A po Straży Miejskiej to jak byłam z Markiem nad Wisłą w tej takiej sukience niebieskiej w krateczkę, no to potem wracaliśmy do samochodu i Straż Miejska jakąś tam młodzież zatrzymała, bo pili alkohol nad Wisłą, nie? No to ja oczywiście się zatrzymałam i do tych ludzi młodych się pytam, że za co ich spisują, a tam dziewczyna mówi, że za pić, ja się pytam, czy za picie alkoholu, a ona mówi tak, a ja mówię tak cichutko, to nie przyjmujcie, nie zgadzajcie się, tak, wyprzedźcie się. Łukasza Brandysa później polecił. A potem się patrzę, a to było dwóch takich strażników miejskich, co kiedyś nie przyjęłam od nich mandatu, stanęłam gdzieś za blisko przejścia dla pieszych chyba i nie przyjęłam mandatu.
potem mnie tam wzywali do Straży Miejskiej, to nie uznali tego, że ja nie przyjmuję tego mandatu. I potem była sprawa w sądzie i sąd to przyznał mi rację i dali mi spokój. I w międzyczasie się zaprzyjaźniłam z tymi strażnikami miejskimi, bo już tyle razy się z nimi spotykałam gdzieś tam w tych sądach. No i to oni spisywali tych ludzi nad tą Wisłą. I ja tam do nich mówię, nie przyjmujcie tych mandatów. A ten jeden strażnik podszedł, Marek był wtedy i mówi, witamy Ela Gawin Studio. No to ja się wtedy już zamknęłam i z nim mówiłam, a po prostu namawiałam tych ludzi, żeby nie przyjmowali tych mandatów, nie? Tam zatopić się tego piwa. To jest świetna rada. Zobaczę, jak na gorącym uczynku jest ktoś złapany. To ja miałem... Ja miałem też problem z policją w Belgii. Za namawianie do łamania prawa jest... I też we mnie kulami gumowymi strzelali, ale na parkingu, bo żeśmy... Kolega ukradł kiedyś granat dymny z harcerstwa i miał go już jakiś długi czas i żeśmy się napierdalali z Belgusami na parkingu i przyjechało 12 tam Polaków z Turnhout, moich kolegów ze Szczecinka, takich dość większych. I ustawiliśmy się na parkingu i oni linię namalowali. Potem się wszyscy tłukli. Jak wszyscy dostali po mordzie, to Polacy wyjebali ten granat i kurwa, my żeśmy siedzieli w tym... No bez kitu, żeśmy siedzieli... No, są bardziej prawdziwe niż Eli, daj mu powiedzieć. Kumasz, żeśmy siedzieli w tym dymu przed samochodem. Fuj, dymu było na parkingu, a my żeśmy w aucie siedzieli i oni kreskę szli zrobić do środka. Chłopie przyjechali z karabinami. Ci antynarkotykowy czy jakoś tak. Kolegę wzięli na maskę, nowego Seata, kurwa. Tam na maskę. Ibizę, no. Chłop, nie Ibizę, no. Tam dobrego Seata miał, bo jego starzy bogaci byli, nie? I kurwa, chłopie, wiesz jakie dymy? I on dostał 14 lat za tam rozwalenie Belgusowi nosa, czy coś tam, bo Belgus szedł potem na obdukcję, a przyjechali ci z karabinami, bo my żeśmy w aucie ćpali i jakaś osoba tam zgłosiła. I chuj, on tam się potem jeden nie chciał poddać, to też gumowymi kulami w niego strzelają, a skakał, kurwa. Jak to boli, chłopie, to takie... Potwierdzam, byłem tą kulą. To tak to ale było. Czemu... To tam z paintballa by strzelali. Ale czemu dostał 14 lat, a nie mógł dostać jakiegoś wyroku w zawieszeniu? Nie wiem, ale oni chyba jeszcze do niego do chaty... To był prawak. Nie, do chaty. Na lewackiego się. Potem razem z nim, jak go zapakowali w busa, to się do domu pojechali i tam dragi dużo znaleźli, tapsów chyba. I za to dostał, nie? A ciebie nie zamknęli? Nie, ja tam byłem na 24 na Hill siedziałem. I co potem? No i tyle. Moja mama po mnie przyjechała, potem miałem adwokata i no i teraz muszę robić tylko tak narkotesty przez 2 lata. Muszę jeździć do pani kurator, muszę gadać głupoty, że niby nie palę trawy, bla, bla, bla. Moja mama musi mi sikać co miesiąc policzek i oddaję... Stary, to jest... Stary, poczekaj, jeżeli ci mama sika w słoiczek, no to wiesz, że od razu jest rozpoznawanie, czy to żeński, czy męski mocz. Tak, nie, bo to nie jest... Kumpel by mu wierzył, ale w tym... Nie. Tutaj w Belgii to jak jest na przykład wysyłane mocz do analizy, to jest tylko badane na przykład pod względem narkotyków, rozumiesz? Nie jest pod względem, czekaj, jak to się nazywało... Ja czytałem o tym jeszcze na początku. Hormonów. Ale nie, ty jesteś... ja już zrobiłem 15 takich testów, nie? I ty jesteś w Belgii, tak? Tak. A ty jesteś w Belgii? No. A jak ty masz na imię? Damian. A ile masz lat? 10. Nie, no mam ten, mam 26, a co? A nie myślałam, że masz tak z 19, tak sądząc po głosie. No tak, dużo ludzi mówi, nie? Że młodszy, nie? Masz nie, głos? Tylko się tak się pytam, bo tak fajna głównie. Historia. Głos nie ma wiem. Jak miarość z chłopaków do wzięcia. A może byś przyjechał do Krakowa, co? Krakowski. Nie, zjeżdżam do Polski, chłopie, ja mam zawiasy i nie dość, że... To może, Panielu... No ja bym też chciała być. Panielu, ja bym też chciała mieć taką przygodę. Żeby mnie otoczyła policja, jakaś nagonka, żeby się okazało, że... Tak? To ja spotkałam pani się z kimś, jakieś narkotyki, kurwa, strzelają do nas, ale ja... A nie, to pani Dębski z Dymkowskim live'a robi.
Okaże się, że ktoś ma jakieś materiały wybuchowe, strzelają, cholera, potem znajduje się w sądzie i mam 10 lat więzienia. Ja pierdolę, kolega, ale... Kolega, to drugi piątek, kolega wyjeżdża do Polski, do Szczecinka stąd i w dętkach samochodowych przewozi trawę. Napompowane helem są i upchane topki są w Kinder Niespodziankach i potem jedzie przez tam długi... Ale słuchaj, ale nie mów tego, bo ja mam bardzo dużo osób, które mi słuchają, wiesz, oni nagrywają to i Ja mam w to wyjebane, bo i tak nie wiedzą nazwiska tej osoby, rozumiesz? No ale ciebie namierzą tam po IP. No i co zrobią, skoro on nie mieszka w Polsce? Polska policja nic nie może. Polska policja nic nie może. Polska dokładnie, nie może. Jest bezbronna, tak jakby, rozumiesz? No, ale przecież jest... Polska policja nic nie może. Nie. Ale jest umowa z tą Unią Europejską, mogą, kurde... Gówno mogą. Lepiej po prostu chodzi o to, że nie mów takich rzeczy, po prostu powiedz, że fantazjujesz tak, i... Tak, ja miałem trzech kuratorów w Polsce, przed jak miałem iść siedzieć, tak? I kurator powiedział tak, jak nie odrobisz tam tych 350 godzin w jednym miesiącu, bo ja miałem do Muzeum Kolejnictwa chodzić i liście grabić, nie? Ja powiedziałem, że ja mam wyjebane, ja nie będę za darmo robił, sram na was, wiesz o co chodzi, się wyparłem. I od razu kuratorce powiedziałem, że wypierdolę do matki za granicę, nie? No to ona mówiła, zobaczysz, nie minie 3 tygodnie, dostaniesz list gończy. No i ja już tu siedzę, tak 6. rok, 5. rok i nie ma nic. Ja jestem czysty. Mam normalnie belgijski dowód, sobie wyrobiłem, jeżdżę co miesiąc do Holandii, daję dowód w coffee shopie, daję policji dowód belgijski, wszystko. I jeszcze nie słyszałem, żeby był jakiś list gończy, nic. Polska jest, kurwa, śmieszna, wiesz, pod tym względem. Ale no to dobrze, ale na przykład jak wrócisz do Polski, to mogą się wtedy przyczepić, nie? Nie, no czy to się, napisze, czy to już przedawni? Ja mam babcię w Polsce i to tam co chwilę listy przychodzą i policja przychodzi i się pyta, czy ja jestem, czy ja mnie nie ma, wiesz co chodzi, co jakiś czas. Ale oni, jakbym teraz na przykład zjechał do Polski, no to jakby mnie zobaczył ktokolwiek na ulicy, myślę, no albo bym się odbił dowodem, dał policji, wiesz o co chodzi, się skontrolować, no to zaraz by ze mną na wydział karny jechali, tak myślę, nie? Byłoby tak się to skończyło. No ale ja mam wyjebane w to, co mi tam zrobić. Ale co, ale że mogliby cię dać do więzienia za to, że wyjechałeś mając tam jakieś zobowiązania? Nie, po 5 czy 10 latach się przedawnia. Po 15 jest przedawnienie. A po 15, no to mogą mnie potem w dupę pocałować. A jak będzie skończyć 40, może wracać i im nic nie mogą. Ale polska policja nie miałeś... nic nie może. Ale ty nie miałeś żadnego wyroku, tylko tam miałeś jakąś pracę społeczną do wykonania i koniec, nie? No ale jak nie próbujesz wykonać, to za to idzie się... To miałem wyrok miałem za narkotyki, bo amfetaminą nas złapali. Jedzie dzielnicowy! Też miałem dużo miałem tych problemów. Chuj, moja mama się za łeb... Jakbyś z nią pogadała jeszcze dzisiaj, to byś się za łeb chwytała, byś powiedziała wszystko. No to w Polsce miałem tam wyrok, tylko dostałem za to, że 20 amfetaminy kryminalka przy mnie odbyła. Aha, mogę tylko jeszcze jedno zdanie? Czekaj, no mów. Czekaj, no daj mu nie, no nie, bo chce pani... Bo ciekawie opowiada, ale nie, daj Dymkowi. Ale to chodzi o Marysię. Chce pani tego słuchać i takie rozmowy prowadzić? Później będzie, że pani tam młodzież i swoje dziecko... Wprowadzam narkotyki. Ale dlaczego? No, bo rozmawia na temat tego. Ale kurwa, chłopie, dajcie powiedzieć Dymkowskiemu, jak mówicie. No, opowiedział w nawiązaniu do tych moich przygód. Nie okazuje się, że ma o wiele fajniejsze przygody. No. Nie bądź już fajniejszy nie bądź już taki społeczniak, kurwa. A godzinki społeczne dostałem z tego względu. Z tego względu, że miałem prawko jeszcze. Łódkaj tam pizdę, kurwa, balasz jebany. 3 miesiące, dobra, weź się, skończ się, bo to już irytujące. Miałem prawo jazdy w Polsce. Zdałem 3 miesiące przed 18, pojeździłem tam z pół roku i zdarzyła się tam głupia sytuacja, bo koleżanka powiedziała, że chodź, pojedziemy na imprezie, nas zawieziesz, wypijesz sobie kieliszka, drinka za kierownicą. Ja się zgodziłem z dobrej woli, bo jeszcze miałem wyszurane trochę do nosa, no to mówię chuj. No i chuj, i z wódką jechałem, beta, wódka się lała po całej becie, półka cała była opluta. Potem z tego wszystkiego wyprzedzanie na linii ciągłej tam było, wyprzedzanie na pasach,
szkoła, gdzie dzieci chodziły, bla, 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 bla. Tam jakby niby dziecko chodziło, to bym to potrącił, by miał jeszcze większe problemy. No i to się rozbierało wszystko do kupy i była taka jedna sędzina żywicka i ona powiedziała, koniec, Damian, z twoimi takimi wszystkimi wybykami możemy ci dać godzinki społeczne, nie będziesz musiał płacić tych 4,5 tysiąca złotych, rozumiesz, żeby wyjść za kaucją, tylko po prostu przyjdziesz i odrobisz swoje i tak jakby będziesz miał tylko wyrok i zawiasy, rozumiesz? No, a ja się na to chciałem zgodzić, ale potem powiedziałem, jak poszłem raz do tego muzeum, czy tam dwa, mam wyjebane i chuj, nie? I do dziś dnia i wyjebałem za granicę. Ale a ile oni godzin chcieli, żebyś grabił to liście? W jednym miesiącu miałem zrobić chyba z 322 godziny społeczne. A to było w chuj, to były chyba 2 tygodnie takiej pracy, tak po 8-7 godzin, nie? Także oni by byli pojebani, oni są pojebani. Ja tam, wiesz, 2 tygodnie i bym miał zrobione to. Liczy. Ale chuj miałeś, nie, ogólnie miałeś do zrobienia 300 godzin? No w chuj miałem, no. Dwa tygodnie w 8 godzin to jest mniej niż 150. Nie, czekaj, w całym miesiącu coś takiego miałem, ale... Bo to jest ponad 12 godzin dziennie. No mówię, ale było tego od chuja tego było, nie? Się nie opłacało. No ale oni chcieli, żebyś no, tak chodził ile miesięcy? Coś to się nie klei, mordo. Nie wiem, miesiąc czy dwa, coś takiego, ale ja nie wiem. Ja się tylko, wiesz, moja mama tam się dowiadywała, chodziła po sądach, ja miałem wyjebane w sądy, ja w ogóle się... Jaki farmazoniarz? Nie farmazoniarz. A chcesz, zapytaj się mojej matki, zresztą jutro mogę... Tu mama Addisona, potwierdzam. Ja mam, chłopie, łeb zryty też i dużo rzeczy byłam nie mam. Byłam tym liście. Rozumiesz, wiesz ile ja zioła palę tutaj w Holandii, ile tu się obraca, jak ty już tyle kurwa pali... W Holandii czy w Belgii? W Belgii, ale w Holandii jeżdżę co tydzień praktycznie. Ale jak ty byś tyle jarał tego, to ty byś miał tak łeb przyćpany, że ty byś nie wiedział, jak ty się masz, jak tam, ty się nazywasz, rozumiesz? Ale tam w tej Holandii albo w Belgii to jest legalna marihuana, no nie? W Holandii, ale w Belgii jest delegalizowane częściowo. Czyli są dealery, a kupisz tam na ulicy, jest tego dużo, ale jak cię złapią, to musisz mieć tylko 3 gramy sobie i ci to zabiorą. Zważą to przy tobie, a jak będziesz miał więcej na przykład jak 3, to już trafia to pod, przysługuje jako cel na coś tam, nie? Że do więzienia możesz iść za to już, nie? Na takiej zasadzie tu jest, nie? Czyli tylko Holandia jest taka liberalna. A w jakich krajach jeszcze można palić legalnie marihuanę? No, chyba w Hiszpanii, nie? Ja bym chciał do Kolumbii pojechać, bo tam kurwa koks... W Izraelu też jest legalne. No, do Kolumbii albo... Tak, można posiadać na prywatny użytek. Nie wiem, ale moim zdaniem... Ale co, że w Kolumbii pozwalają nawet tam amfetaminę mieć, czy coś? No ale to jest... Wiesz, tak, nawet mordowa. Ale zjebana, chemia jest zjebana, ja nie lubię chemii. Bo chemii się źle czujesz, najlepiej sobie zajarać, nie? Moim zdaniem. Ela, może z nim podium zrobisz, co o tym myślisz? Lepsze historie niż Rafatu z opowiadania. No on ma lepsze. Takiego blancika, co? Na streama w piątek. Ale on ma lepsze historie niż Rafatu. Strzelają do niego, kurde. Elu, tylko nie mów później, że ja ci tego poleciłem go. No, jak coś to ja nie polecam. Ja od razu mówię. Ciebie też strzelali. Ja nie polecam. Dymek jest spoko, ale nie polecam. Kurde, Dymek jest... Ja mi wszystkich właśnie polecasz. Marka może też może wypierdolić coś, nie? Z grubej rury. Słuchajcie, wiecie co? No ja proponuję, żeby iść już spać. Fajnie się nam rozmawiało. Ja w każdym razie będę się kładła, bo ja muszę o 7 rano wstać, jak wiecie. Wyprawić do szkoły. No, ale fajne. Dziękuję ci za tą historię na koniec. Fajne to było, naprawdę. Ale słuchaj, no to uważaj tam na siebie, dbaj o siebie, wiesz, nie pal tej marihuany za dużo. A pani na przykład by nie chciała tak zacząć, no nie wiem, czegoś tak lepszego czasem wziąć, czy coś. Tak sobie ta, żeby się poczuć, samopoczucie mieć lepsze, wiadomo, nie? Bo ja mam kolegów w Polsce, jakbyście chcieli, jakby ktoś z was ogólnie chciał hurtowo, no to nie wiem, to za takie dobre zioło zapłacić tam ile? 25 zł za sztukę ogarnę, nie? A po 5 dych chodzi na mieście. Ale słuchaj,
Wiesz, lepiej ja nawet nie chcę na ten temat odpowiadać, bo ja miałam już wezwanie miesiąc temu od Wydziału do Spraw Narkotykowych. Nie policja, tylko jakiś tam urząd. Wiesz, jak wy się, jak nie wiem. Jak już mnie chcieli przesłuchiwać w sprawie marihuany, że tam ktoś z moich znajomych. Każdy się chwalił tym. I powiązali mnie po prostu z tą osobą, także ja nawet nie mów takich rzeczy na Discordzie, bo kurde zaczną nas wyzywać, cholera. Czemu wyzywać? A co to jest no normalnego? Ja mówię, wszystko jest dla ludzi, ale z głową. Nie, ale Polacy są strasznie nawiedzeni pod tym względem, że strasznie wszystko kontrolują. Ale ja się zastanawiam nad taką sprawą, a jak ja mam polskie obywatelstwo i bym sobie pojechała do Holandii, skoro tam jest legalne palenie marihuany, no to mogę tam wtedy palić, nie? No, to na każdy dowód, no, czy masz pewnie. Dowód, czy masz ja po prostu... inny dowód, to idziesz do kofika. Normalnie. Czy ja mam się stosować do polskiego prawa, czy za granicą, tam gdzie można palić marihuanę, to wtedy jest ochroniony już ograniczenie. Nie wiem. No kurwa, idziesz normalnie do sklepu i kupujesz, dajesz dowód w rękę, ona tam się... i 5 gram dostajesz w łapę i gdzieś palisz, nie? Na ulicy, tam nikt ci nic nie powie. Do godziny 20. Prawdę mówiąc, jakbym się bała palić marihuanę, bo kiedyś próbowałam tam przed 2000 rokiem na jakiejś dyskotece czy coś i tak źle się czułam potem, w ogóle nie mogłam się na niczym skupić. Bo to jest chujowo, bo ludzie kurwa przypalą tak zawsze, nie, zawsze jak są po alkoholu. Wiecie o co chodzi? Po alkoholu. Jak przypalisz, to masz chujowo. Wiadomo, że chujowo się czujesz, bo to jest taki stan, zioło cię doprowadza do normalnego stanu. Dymek, ale nie przerywaj. No mówię, zioło cię na przykład doprowadza do normalnego stanu, rozumiesz? A alkohol ciebie nie doprowadza do normalnego stanu, bo ci robi tak zwane kusze w ryju i... A może dlatego, no, że może to było no. Razem z alkoholem, bo... Bo to nie można tak, to można tak. Jeśli palisz, to musisz, kurwa, no nie wiem, nie pić wcale najlepiej. No na przykład ja palę co tydzień i ja wypiję jedno piwo czasem i ja jestem tak napierdolony jak dzwonek. No serio wam mówię. A dzisiaj paliłeś? Bo jesteś taki bardzo rozmowny. Jakbym palił, to bym w ogóle nic nie gadał. Nie, Elu, on taki jest zawsze. Ja tak mam, po prostu ja mam, no nie wiem. Ale dzisiaj niezłą zadymę robiłeś tam na przedpokoju z UW na przykład. No, a powiedz coś. A powiedz coś na temat UW. Moim zdaniem ja ją znam tylko z tej strony, że byłem u was raz na Discordzie starym i ona była i ona się pytała ciebie i Rafatusa, jakieś chore pytania wam zadawała. Było to jakiś live chyba nawet. I moim zdaniem te pytania, co ona zadawała, ona jest niedojrzała do takich pytań po pierwsze. Ona te pytania wzięła z Discorda od innych ludzi po prostu i ona testuje to na was. A wy się po prostu dajecie jakieś małe gówniarze prowokować i w ogóle, nie? Moim zdaniem ona jest niedojrzała do tego wieku i w ogóle zna takie tematy. Ona nie powinna tu siedzieć, moim zdaniem, bo ma 16 lat, to jest raz, a dwa, no nie wiem, no... Nie lubię jej. Znaczy, nienawidzę jej też po samej... Ona nie ma 16 lat, bo... Bo ona ma ponad 20 lat, nie? Bo to nie, był bait. Nie mówili, że 16, nie? A czy jak to był bait, no to nie wiem, jak ma 20 lat, ale mnie wkurwia... Ona ma 13, Dymek, ona ma 13. Ale wkurwia mnie jej sama gadka, takie, ona jakby chciała zabłysnąć co chwilę, wiecie o co chodzi? Jak ona, centrum uwagi, takie chore to jest moim zdaniem, takie, nie wiem, nie lubię takich dziewczyn, no bez kitu. Lubię takie no nie osoby, lubię jej. Lubię takie osoby, o na przykład jak wy, co niektórzy, fajni jesteście, bo z wami idzie, o tak jak teraz, normalnie pogadać na kanale. A ona wejdzie ci na kanał i ona zacznie czarować, że ty jesteś taki owaki i ona tylko swoją kwestię w tym przekonaniu zna i ona ma wyjebane w ludzi, rozumiesz? Nie lubię takich ludzi. Ja wolę tacy, którzy ciebie wysłuchają i ty możesz coś powiedzieć i oni mogą coś powiedzieć, rozumiesz? A co myślisz, Dymek, o nas, o mnie i Joeli, możesz oddzielnie powiedzieć. Moim zdaniem
Jeśli ja bym miał się wypowiedzieć, za dużo kontentu w internecie robicie, ale róbcie sobie co chcecie, to jest wasza sprawa i wasza opinia, rozumicie? Ja się do tego nie mieszam, ja po prostu mogę z wami posiedzieć, się pośmiać, pindola pokazać, czasem dupę pokazać, wychylić przez okno. Wiecie, o co chodzi? Pokazać naćpane oczy wam, jak się człowiek naćpane zachowuje. Nie, ale ty jesteś śmieszny, naprawdę. Po prostu... On pokazuje Ela czasami ja pokazuje. Ja po prostu życia nie traktuję na poważnie. Się przyznam do tego, ja się do dużej rzeczy przyznaję. Ale no, gdzie, mam... ale gdzie, ale że pokazuje co? Na kamerce. Na kamerce pokazuje siurka, ale... Naprawdę? Teraz nie, no, ale teraz nie można, bo jest 20... Musi być poniżej 25 osób, wtedy bym mógł Janek, pokazać. Ja Janek, pokazał, kurwa, pokazał. Mówię ci, ale zrób tak... mu te opcje, żebym mógł tutaj czasem... No, ale on, ale, gadają mu do... Ale twarz też wiadomo, jaką masz, bo to wtedy głupio trochę, nie? No tak, no, tak. No, ja mam wyjebane. Pokazuję z twarzą, nie? Ale gadają mu, że takiego masiurka, wiesz, że małego czy coś. Cała. Ale ja tak patrzyłem i myślę, że fajnego ma, no. Ja to widzę, Ela, że od dzisiaj to nowego administratora będziesz miał. No ale... Nie. No ale wiesz, potem kiedyś będziesz... Nie, ona bo admin. ...mi ci to wyciągnął gdzieś te zdjęcia, to nie wygłupia się, nie rób takich rzeczy. Ma... Dokuczają mu hejterzy. Hejterzy mu dokuczają. Masz, kurwa. Chciałaś to masz. A zresztą mam w to wyjebane. Wszędzie. Ja robię dymy, ja lubię robić dymy i nie lubię ludzi, którzy te dymy wykorzystują dalej. Mam wyjebane w to. W ogóle takie nie powinno się słuchać. A dymek ma... Spokój dla dymka. Dymek masz tyle hejterów prawie co Ela. No i lubię. I mam wyjebane w to. Niech mnie hejtują. Co tym się Ela, zobacz. Cały przedpokój pisze, żeby dać mu administratora. Widzisz? Myślę, że... Właściciela od razu. Nie, tak nie. Ej, jakby było wtedy, co była wojna z Kozborowem, to za ten filmik mi się wydaje, że Dymek by dostał tego admina wtedy. Teraz może nie, ale kiedyś to ja tak. Chciałem zrobić już Radfatusowi jakiś długi czas, tylko że wiesz jak było, jak ja to coś proszę Rafatusa na przykład, wiesz ile ja prosiłem Rafatusa, daj mi pierdoloną rangę na Discordzie, jak było powiedz, przyszło, potem ja nie miałem czasu jeden dzień i była ten wybór i Patka dostała, pamiętasz z tym ze Stachem? No a ja nie no pamiętam. Ja nie miałem czasu, bo ja musiałem iść spać, bo na rano do roboty, no i wyjebane, obiecał, mówił dostaniesz później po tym strzale. Aż w końcu nic nie było, on się człowiek wkurwiła i tu i tam i na Kocborowie, bo robi z nimi siedzi, wiesz, bekę se kręci z nich, a coś wiesz, czasem ktoś ci się przysadzi, nie, że wszystkich od razu banować, masz takie głupie myśli, wy sobie pewnie myślicie w głowie, że ja bym od razu weszedł i wszystkich bum, ban, żeby tylko zniszczyć serwer. Ja mam wyjebane w to, serwer może dla mnie istnieć, tylko po prostu, wiesz, jak ktoś powie ktoś do kogoś, bo dużo na kanale tutaj jest takich głupot, jak ktoś na przykład wchodzi i o, wchodzą już z początku i mówią, o ty kurwo, ty szmato, ty pizdo. Za to powinna być moim zdaniem ban, od razu. Na kanale ogólnym, a chuj, no tak. Zrobić kanał tak jak był tam, że na przykład tyralnia i chuj, inni idą i się tyrają. No i tyle, nie? Kanał po prostu, że mogą sobie... Ty, pogadać. Dymek, ale wypowiedz się na ten temat. Dymek, wypowiedz się na ten temat, bo ty kiedyś mówiłeś, bo dostałeś u mnie bana na serwerze od mojej administratorki. Gadałeś, że Rafatus... Ja cię nie atakuję. No, nie mówiłeś, że... Serwera, tylko, że cicio, że ja ci kazałem ci zniszczyć serwer Rafatusa. Jak ty się do tego odniesiesz? Czy to była prawda, czy nie? Kiedy ja to mówiłem? No mówiłeś tak, bo ja dostawałem takie info i ludzie mi tak pisali, no to musiałeś ty, tak no mówić. No coś ty, ja nic takiego nie powiedziałem. Rafatusa serwer... Znaczy Ja się nie gniewam, ale było coś takiego? Czy nie było nic takiego. Rafatusa serwer był zniszczony po cichu. I Rafatus się do tego nie chce po prostu przyznać, rozumiesz? Ja bym mógł to powiedzieć prosto w twarz, że ten serwer banan z lików usunął i tyle. A on był miękki, rozumiesz? Tak, bo to już wkurwiało każdego. Banana wywalił, no to banan mu usunął serwer. Prosta sprawa. A to, że banan jest dużym hakerem, no to dziękuję bardzo. No, zrobił to, co zrobił. No. Prosta sprawa, nie? Ale jak on mu usunął serwer, nie mając właściciela, jakoś mu zhakował, tak?
Nie wiem, tam mi tłumaczył, jak to jest. No on ale... chyba miał właściciela. Ale to musisz przez jakiś czas... Nie, chyba... nie miał on właśnie. Banan w ogóle nie wyszedł miał. Potem z serwera. Wyszedł i usunął, no, ale to musisz mieć jakiś... No pewnie program. Zdosował. Program, dosowanie i jeszcze jakieś liki znać podstawowe. Na pewno serwera. Zdosował. Na czym serwer był zakładany, coś tam, coś takiego. I on odkrył to i Rafa to sobie rozjebał serwer, nie? A ja myślałam, bo mówili, że Rafa to sam usunął ten serwer. On tak se wmawia teraz. Myśli, że co? Ela, sam usunął. Bo... Sam był moment. Usunął Ela, serwer. Miałaś propozycję walki na Fame MMA? To byś z Rafatosem powalczyła. Rafa, ale oni... Do logopedy idź. Ale dostał oni... Musi kobieta z kobietą walczyć. To może z Gochą. Ela, poskładałabyś Rafatusa, mówię ci serio. Przecież on, jak ja widziałem ten stream wczorajszy czy przedwczorajszy jego, ja wziąłem rowerek przy kimś i zacząłem jeździć też na rowerku, jak on jeździł. No i pizdę se kręciłem. Przecież kurwa, moim zdaniem Rafatus jest na jednego liścia i on okulary gubi i on nie widzi nic na oczy i jest koniec. Ażby żal było go tuc mi, wiesz? Bo co, byś mu zajebał w okulary prostą, na przykład by spadły mu okulary na ziemię, on jest ślepy. Przecież on ma takie tam, widziałem, takie on ma duże bryle, takie soczewki. Chyba. Znaczy w ringu nie będzie nosił okularów. No nie? Dobra, no ubierze sobie soczewki na przykład, ale weź mu zapierdol w skroń, albo weź mu coś kurwa zrób. Rozumiesz? Przecież on kurwa pójdzie, to jest wiadomo. Znaczy w sensie... Indukcja. Chodzi o wagę i też o psychikę, nie? Że to z góry widać, że nawet dużo mniejszy koleś byłby mu w stanie najebać. No. Wystarczy, żeby miał odpowiednie podejście do tego, no. No tak. Bo jest uległy, no nie oszukujmy się, jest taki uległy i łatwo go po prostu psychiką go zjeść. I też zmanipulować. No bo skoro ta, nawet ta Marlenka go biła, nie? Bo dużo ludzi, na przykład mieliśmy też taką jedną sytuację, nie wiem, czy tego ci nie mówiłem. Koleżanka była, jakaś tam Amelka chyba, ona miała tam 13 lat, ale siedzi z nami na Discordzie. I ona do Rafatusa napisała chyba o moderację. No to jak on widział, że baba, no to o Jezu, co tam było, chłopie. Ja się aż śmiałem z tego, jak ona mi to pokazywała, udostępniała ekran. Jak on widział, że kobieta, no dostaniesz za dwa dni, będzie wybór, poczekaj chwilę, poczekaj, wiesz. I ona mówi, a mówisz się potem jeszcze ze mną i bla, bla, bla. I takie do 13-latki rzeczy on wypisywał potem. Amelka, nie? No to chore jest. To wiesz, jaka to jest Amelka tej, co ja pokazałem potem kutasa też na pewno i była jazda, że ona pójdzie. No tak. No. Ale Dymek, no oszukujmy się, ja ci na przykład od razu mówię, że ci admina nie dam, no bo jesteś czasami nieobliczalny i ci to mówię serio, a też na przykład my bierzemy facetów i bierzemy i baby, nie? Nie, no ja rozumiem. Ja nie chcę zresztą admina, już mam wyjebane w tego admina, już się pogodziłem z tym. Wiesz, o co chodzi? Zobacz, jaką publikę tu gromadzi, nie? To tam Rafatus, Marek, wszyscy wysiadają przy nim. Czy ja wiem? Rafatus... Nie no, Dymek dzisiaj skradł show całe, no. Wiesz, u Rafatus... No Dymek jest w porządku gościu, tak w sumie. Ja z nim gadałem, on tak na priv, to on jest inteligentny facet. No on dzisiaj jest bardzo aktywny. Tak popisuje. Najpierw przecież... cały przedpokój, cały Discord tam zamieszanie zrobił rozróbę, a teraz na głosówce. Jakby tutaj miał admina, to widownia co najmniej razy dwa się od razu podwaja. A wiecie co najbardziej wkurwia? Takie, bo oni na przykład z tego Kocbrowa, wiecie co oni robią? Ja tam siedziałem codziennie przez chyba już dwa tygodnie, coś takiego. I dzień w dzień... Każda osoba, jak było już 7 osób na kanale, wchodziła i od razu udostępniała ekran to, co wy tutaj gadacie. No to było już tak irytujące. Ja mówię, weźcie już skończcie, chodźcie pograć w jakąś pierdolną grę, bo ja się przy was nudzę. No kurwa. Co chodzi? Co chwilę gadać o tym planu. Słodki on jest, naprawdę. Elka Marek. Uuu, kurwa, hop. Ja właśnie też tego nie rozumiem, że im się to kurwa nie nudzi, tylko tak słuchają, a nie żeby sobie pograli w jakąś pierdoloną grę, nie? Chociażby. No bez kilku. Tylko czekają. To faktycznie jacyś psychopaci, nie? Bez kitu. Fajnie ich podsumowałeś, naprawdę. No, co myślisz? Nie mają co w ogóle do roboty, mogliby chałupę posprzątać, czy tam cokolwiek
psa wysprowadzić na spacer, a kurwa biorą tylko i streamują, o czym my gadamy, nie? No to faktycznie. Mi się wydaje też, że połowa z tych ludzi nie jest pełnoletnia w ogóle. Połowa, a tylko gada, że ma po 20 parę lat. Mi się tak wydaje i po prostu siedzą tylko po to, widzisz sam na... Ale widać... może tak być, no. I też widać to po teraz na przykład, bo ci osoby nieliczne, te osoby nieliczne, które zostały na przykład o drugiej, trzeciej w nocy, to idzie zauważyć sam na rzut swój oka. Ci, co zostają na przykład do drugiej, trzeciej w nocy, tam od godziny 12 załóżmy, czy tam od 23, no to, to jest widać, że to są już... Mogą być już te starsze osoby, rozumiesz? A taka UW, to już było z początku widać, że ona, wiesz o co chodzi, szła zaraz spać, bo ona już po godzinie później, ona już jest niedostępna, ona już nie siedzi na Discordzie, ona ma wszystko wyjebane. Tak samo ta Angelika, ona też tak, mi się coś wydaje, że to nie jest kurwa dziewiętnastka ani dwudziestka, tylko jakaś mało lata, siedemnastka, szesnastka max, o. Ze szkoły, albo może i 18, no i chodzi i pierdoli, wiesz, co chodzi, bo no. Ale też jest taka kwestia, że ludzie, którzy mają po 20 parę lat, to przeważnie są już tacy mądrzy i oni się właśnie w to bycie hejterem nie bawią. Nie wszyscy, nie wszyscy. No, ale że bardziej właśnie żniwo hejterskie... Hejterzy po prostu zbierają żniwo wśród tych nastolatków, takich właśnie pół chyba zawodowych, dużo, jakieś takie środowisko. Bo jak człowiek już tam ma 20 parę lat, to jakaś samoświadomość już... To ma po prostu to w dupie i się z tym prześpi. O, a taka osoba, która jest młodsza, to będzie cały czas ten sam temat drążyła. No, normalne, tak? Tak, tak, no. Bo będzie bo chciała na przykład... centrum uwagi, tak, no. Wśród tych widzów, którzy mnie najbardziej lubią, to są właśnie takie osoby, co mają po 20 parę lat, że potrafią jakoś już to docenić, co ja mówię, jakaś samoświadomość, że ja im coś tam przekazuję, jakieś fajne wartości. A takie nastolatki to w ogóle nie patrzą na to w ten sposób, tylko jedni chodzą gdzieś tam do liceum, no to w ogóle się nie interesują, bo się muszą uczyć, tylko właśnie... Myślę, że to są nastolatki i to w dodatku z takich mniej dobrych rodzin, powiedzmy. Czy patologii, tam się... pani, z patologii, ze slumsów. No, no nie chciałam aż tak mówić, nie? Ale właśnie to w sumie, tak, myślę, że to takie osoby wzywają tą policję, nie? Dokuczają i tak dalej, ale starsi też są w tej grupie na pewno. Ale z drugiej strony taka świadomość, że to takie nastolatki mi po prostu rujnują życie, to jest też z drugiej strony straszne, nie? Tak się czuję, jakby to jakieś takie smerfy, trole były, takie małe, biegające dookoła i dokuczające, nie? Że to żadnego no to... składu i ładu nie ma, a gryzą ze wszystkich stron, nie? No to nie jest dobre. Tutaj jest kolega Dymkowski, on się gumowych kul nie boi, to tam obroni ciela przed tymi małolatami. To nie. Własną piersią zasłoni. Pewnie. Jakby to miało. To... Bo to jakaś taka wściekła swołocz 16-letnia. Kurde, na człowieka czyha, żeby mu dziecko zabrać, kurwa. To jest tak samo na przykład. Nie, myślę, że to są ludzie w różnym wieku. Bo też czasami próbuję sobie jakoś zwizualizować, kim są ci hejterzy. To są różne osoby. A wiecie, za co tej Patki nie lubię najbardziej? Już z początku mi się podobała. Ona wkręcała mi, bo ona miała tutaj przyjechać do Belgii, do mnie. I w ogóle ja miałem jej pracę załatwić. I ona do biura już dzwoniła, miała wszystko ustalone i mieszkanie by dostała. Tam wiadomo, takie mniejsze, tam 200 euro by płaciła, ale na początek dobrze, żeby się jakoś tak ustawić, wiecie o co chodzi. No i miała przyjechać i ona się tylko tutaj pchała i na końcu jeszcze potem z tym Kacpin, kurwa, jakieś chore tam zagrania. I ona powiedziała, że ona ma dziecko i ona mi wkręcała, że ona ma dziecko w tym wieku i że ona jest w ciąży. I po 2 tygodniach nie minęła, mówię, o dobra, masz nawet 2 dzieci mniej, tą 2, tą 5 mniej. Ja mówię, kurwa. Chuja mi to lata, powiedziałem, nie? I po tygodniu, kurwa, niby była w ciąży, wiesz o co chodzi? A po tygodniu już powiedziała, że dziecko się urodziło. Ja tak słucham, ja pierdolę, ale masz fajnie na bani.
Kurwa, no to takie chore, takie... Nie lubię słuchać tego, to jest takie z dupy wzięte opowiadania, takie... Chore to jest. No Janys, sam powiedz, jest tak, było tak czy nie? U Rafatusa, pamiętasz? Janys. No ale po co ona mówiła, że jest w ciąży, a potem, że się urodziło jej dziecko, to po co to opowiadała właściwie? No bo co ona... chciała przez to uzyskać? No bo one szukają, jak one widzą. Że... No moim zdaniem, ja nie wiem, co ona chciała, ale moim zdaniem, jak tak typiara gada, no to szuka kija do dupy, ewidentnie, żeby jej ktoś wsadził, zrobił bachora i z nią mieszkał. Rozumiesz? I na nią pracował, chodził do pracy. Ona ale przez dupę się nie robi dziecko. Jak, no jak przez dupę? No, no wiesz, o co mi chodzi. Tylko liczy na to, żeby przyjechać. A w Belgii się robi przez dupę. O. Dymek tego nie wie, bo jest prawiczkiem. No, nie no ale jak już... Ale wiesz, bo mi się wydaje, że jak dziewczyna chce sobie faceta na dziecko złapać, to raczej nie twierdzi, że już ma jedno jakieś urodzone, nie? Tylko mówi, że nie ma żadnego, nie? I dopiero planuje. No i dopiero planuje też, tak, prawda, nie? Ale z drugiej strony... Także nie wiadomo. Ty mi się wydaje, że mówiła, że już sobie jedno urodziła. Może chciała, żebyś właśnie jej pomógł, że ma niby dziecko, nie? O, nie wiem, no, ale po co, co to? Ja mam A swoje... ja mam pytanie, Elu. Może ty byś chciała pomóc Dymkowskiemu stracić dziewictwo? Nie. Nie, no jakbyś miała koleżankę, to jo, ale jakby miał ktoś mieć inny problem. Tylko tak... ona musi wiedzieć, że Dymkowski ma niestety taką przypadłość anatomiczną, nazywa się Stulejka. No ale przecież on już, skoro on mówi, że ma 26 lat, czy tam 7, to on już tam miał mnie dziewczyny. Miałem, ale nie było okazji, o, że tak powiem. Nie, Elu, Dymkowski naprawdę nigdy nie współżył z kobietą, także... Żyłem. Jeśli... No ale skąd ty to możesz wiedzieć? Żyłem, ale nie rozumiałam. Bo ona kutasę wysyłała. Nie, nie, powiem wam Dymkowski, szczerze. Powiedz, jak jest, Dymek, powiedz. Ale no to dajcie się chłopakowi wypowiedzieć, no. Powiem sama, sama w stracie kawiła masz. No nie wiem, głupio mi jest do tego się oczywiście przyznać, jak każdemu, tak? No, że mam tą Stulejkę faktycznie i... Wiem, że jest problem z moim kutasem i jest coś nie tak na pewno z nim, ale, no ale powiem wam szczerze, przyznam się, kurwa, jak normalny człowiek, nie pójdę do lekarza, bo boję się chirurga, boję się, że mnie uśpią, a ja brałem dużo dragów w życiu, amfetaminy na przykład w Polsce i jakbym dostał na przykład uspanie, wiecie co to jest, nie, jak to się nazywa? Narkoza. Narkotyki. No, pod narkozą, rozumiesz, i by mi serce klapło i bym się może nie obudził już. Wiecie o co chodzi? A to trzeba uspać do Stulejki, bo to jest 5 minut niby roboty, ale oni usypiają tak niby, nie? Nie usypiają, jest tylko zastrzyk znieczulający. Znieczulenie miejscowe daje niewiele. Ja słyszałem, że tutaj w Belgii niby usypiają. Zastrzyk na cięcie i po sprawie. Nie wiem, ale ja nie pójdę, nie wiem czy pójdę, no nie wiem, nie chcę po prostu iść, no i tyle, no i... To jak ty tam nic w łóżku jeszcze nie robiłeś, nie? Byś miał partnerkę, to jak taki królik z Duracella byś tam działał, tak, taki niewyżyty, nie? Taki niewyżyty, tak, no mam tak, no miałem taką typiarę w Polsce kiedyś, to też próbowałem strasznie i próbowałem po różnych narkotykach, próbowałem po kiecie ją brać, próbowałem po, czekaj, co to było, mefedron, po mefedronie tak się spociłem jak szczur. I chuj, już było, już prawie tam coś było, ona była rozebrana, ale ja zawsze spierdoliłem, wiecie o co chodzi, no. No i spierdoliłem, no czyli poszłem zamknąć i mówię, że idę i koniec, nie, zamykam się w sobie i tyle, nie. Co ona też, wiesz o co chodzi, zawsze mam taką myśl, co ta typiara pomyśli, jak zobaczy, o, że mam skórę jeszcze, nie. Wiadomo, może go weźmie do mordy. To pociągnie, to pociągnie Dymek. Już tak powiem. Nie, ja myślę, Dymek, że ona ci na łeb naciągnie. Nie wiem, ale na pewno bym zaczął inaczej myśleć też trochę, jakbym zaruchał, na pewno. Myślę, że tak, bo czuję, że jak se czasem to sam konia... sobie natnij. Wiesz o co chodzi, konia se walisz, no to chyba czujesz w mózgu takie, ah, wiesz o co chodzi, no to jest normalne, tak? No, ale wiesz... Ale człowiek się krępuje, wiadomo, nie? No i tyle. No co mam więcej gadać, to jest normalna sprawa, o tym każdy
Każdy miał w życiu stulejkę, nie? Ale to nie, no, nie każdy. No nie bardzo. No dobra. To raczej, raczej mniejszość mężczyzn. Ja nie miałam. No ja na przykład no, chuj, nie wierzymy ci. Na pewno miałaś. No dobra, miałam. Tu jest taka propozycja na przedpokoju, że od dzisiaj, czy od jutra będzie gang Eli i Dymkowskiego. Tak, tutaj widzowie. No ja bym to poszedł. Gang stuleje. Nie wiem, może być, nie? Dla mnie może być i... Pokój dla Dymkowskiego zróbcie. Nawet mogę być z gangu Rodrygueza. To przecież ty to widowni ściągasz 10 razy tyle co Marek, nie? I nawet Rafatus. No, nie. Nie, nie wiem. Słuchajcie, przyznam się... Tak się nie odzywam, bo sobie weszłam tutaj na stronę internetową o tej stulejce. Co to jest i tak dalej, no nie? Ale wy mnie męczycie. Dobra, nie, opowiadam. Ale chciałam jedną rzecz powiedzieć. Jedną rzecz powiedzieć taką tylko, żeby cię zachęcić po prostu do tego zabiegu, że... Że wiesz, że... Z tego, co ostatnio się dowiedziałam, bo ja tego też nie wiedziałam, że jednak, bo to prawda, wtedy się tej skórki nie da tak ściągać, no nie? A to jest właśnie takie najprzyjemniejsze dla mężczyzny, jak się odsłania i właśnie te żołędzie są na wierzchu, się tam ocierają, to jest takie przyjemne. I kosztowne. Mnie to nie boli. Pozbawiasz się po prostu, znaczy wiesz, teraz może ci na tym nie zależeć, ale kiedyś tam nie, no to się pozbawisz najfajniejszych. Ale ja nie wiem, bo niektórzy mówią, ja myślę, że jak ja bym mocno chciał i tak już konkretnie już tak ściągnąć sobie to niech coś i bym poszedł do jakiejś konkretnie dupy, którą bym kochał, bo wiadomo, bo tak seks, tak jak jesteś prawiczkiem, seks tak, żeby robić tylko seks, bo tego nigdy nie czułeś, to masz to wyjebane, wiadomo. Ale jakbym już miał to zrobić, to myślę, że jakby mi dobrze konkretnie dupa loda albo coś zrobiła i w gardło go wzięła, może by zeszła ta skóra, wiesz o co chodzi? Na pewno. Miłość leczy skulejkę. Ale poza tym, nie sądzę. No żebyś nie umarł, Dymkowski, bo tu Janys miał takiego kolegę i on umarł, jak mu laskę zrobiła loda. Ale poza tym, wiesz, to wydaje mi się, że niepotrzebnie się tego boisz, bo to nie ma znaczenia, czy tam jakieś narkotyki zażywałeś, czy nie. Raczej ci znieczulenie nie powinno, czy tam nawet narkoza ci nie powinna zaszkodzić, jeżeli tam nie chorujesz na nic, jakieś niskie ciśnienie, tam inne kwestie, to po prostu ja bym się tego nie bała, wiesz. Nie wiem, bym poszedł, nie? Ale chuj, ja nie pójdę. A ty masz tam ubezpieczenie w tym... Mam wszystko. Wszystko mam. Jestem ubezpieczony. No to zapisz się i co się przejmujesz. No. Legalnie. Potem przyjdziesz na Discorda i nam opowiesz, jak było, czy cię bolało, czy nie i w ogóle. Co dalej? No, może tak być. To nawet z higieną jest problem przy stulejce. Nie jest problem. Nie do końca, bo... Ja proponuję, że jak Dymkowski już zrobi tę operację, właśnie... podium zrobić. Nie wiem, kurwa, no nie wiem, no weź to kurwa, mi daj to uprawnienie. To, ci, kurwa, to znaczy... Schodzi, ale nie do końca, rozumiesz? Ja pokażę wam. O tym, że to może powodować jakieś stany zapalne, bo się tam zbiera mocz, jakieś tam różne substancje. I to może powodować stany zapalne i nawet potem jak będziesz miał dziewczynę, to ją sam możesz zarazić też jakimś stanem zapalnym. Także wiem, dobrze. Ale ja nie wiem też, czy to jest do końca stulejka, bo ja już parę razy ściągnąłem sobie ze skóry i to do końca. Dlatego, że ci na przykład w ogóle usuwają tą skórkę, nie? To się nazywa to obrzezanie. No, ale moja mama, powiem, dobra, przyzna się, moja mama oglądała to. No wiadomo, każdy kutasa mamie pokaże, jak jesteś nie tak, tak? No. I po prostu mówiła, że tak jak ty mówisz, że jest trochę tam za dużo tego, nie? Wiesz o co chodzi przez te lata. I też jak naciągnę, na przykład ściągnę ją, ale nie do końca. I nie, że boli czy coś, jak ściągasz, tylko jest takie uczucie, jakby chciał zejść, ale nie chciał zejść. Wiesz o co chodzi? No takie... to wiesz, to tym bardziej to może świadczyć o tym, że tam tylko wystarczy trochę naciąć i to w ogóle nawet nie będziesz miał żadnych problemów z tym. No właśnie, naciąć, no. Mówił. Będzidełko, no. A ja też. Mam nadzieję, że nikt teraz nie je.
A ja też mogę wam powiedzieć taką rzecz, że też tam... I właśnie ja nie idę na ten zabieg z tego względu, bo też jak ktoś mówi więzidełko, to mnie aż tak skręca, wiecie o co chodzi? Jakbym skórę spindola zdjął i już poczuł to więzidełko, że to samo schodzi, to nie wiem, no to bym się chyba zesrał i w robocie... Boję się, żebym na przykład w robocie albo coś podczas dnia chodził tak szeroko jak kobieta. Chciałbyś spełnienie. Ale czasem może się też tak zrobić, tak? Że potem jak na przykład będziesz miał jakąś dziewczynę, to w końcu to ci się samo po prostu urwie, wiesz. I potem będzie cię przez jakiś czas bolał, a potem się zagoi. Także w sumie może się sam problem rozwiązać, ale w sumie lepiej iść do lekarza chyba. Może matczyna miłość pomoże. Ej, Dymek, pierdala. Jak staje ci matki kutas, nie Dymek, nie? No. To schodzi ci skóra z kutasa, w sensie, że... Właśnie nie, właśnie jak jest tylko to mały. Musisz zrobić to. Ściągnę jak jest tylko mały, a tak jak na przykład walę konia, to walę w skórę. W skórze, wiesz o co chodzi? Walę w skórę, no to musisz to zrobić. Jakby nie robię całego rucha ręką, wiesz o co chodzi, do końca. Że grzyba no. Widać. Nie robię. Rozumiesz? Ale robię go do połowy, wiesz, jak to jest, no. No nie, to nie bój się, iść do lekarza, co się przejmujesz, no. No, stulejka to nie jest, kurwa, jakiś tam problem. Słuchajcie. No, dużo ludzi i przez te wszystkie lata też zauważam, że na przykład tak jak na Discordzie ze sobą gadamy, ale jakby przyszła jakaś koleżanka do mnie i by się chciała już mocno pieprzyć, ja się nie potrafię przy kobiecie już zachować. Wiecie, o co chodzi? Nie potrafię, bo... Błądzę myślami, nie wiem co robić i zawsze jebie albo coś głupiego palne, albo ona mnie uzna, że ja jestem jakiś, wiesz co, i przyjebany w dekiel lekko. A tak naprawdę tak nie jest, potem sobie myślisz, kurwa, co zrobiłeś, ja pierdolę, a mogłeś zadziałać w tym momencie jakoś, albo to i to jest takie chore. No nie, bo Dymek, ja z tobą gadałem na priv, bo ty nie jesteś taki głupi, Dymek, bo ja z tobą gadałem prywatnie, tak na dzwoniliśmy do siebie, no i ty jesteś ogarnięty gościu, nie? Panie, ja pracuję normalnie, ja nie jestem niezdolny do pracy, nie mam żółtych papierów czy cokolwiek, wiesz o co chodzi? Ja po prostu mam problem z prawem w życiu. Miałem przez to, że no nie wiem, albo nie, moja mama mówi, że nie zaruchałem czasem, jak się wkurzy na mnie, no i tyle, nie? Może tak jest, no. Ej, według mnie jesteś inteligentniejszy niż Rafatius. I to sporo. Nie, bo ja potrafię się też przyznać do błędów dużo, nie? Ty lepiej Janys tak nie mówi, on przynajmniej, on przynajmniej jest szczery, kurwa, a Rafatus kluczy cały. Ale ja mam tu gdzieś, co Rafatus usłyszy tak szczerze. Ja mam w dupie, co tam Rafatus sobie myśli, czy co tam usłyszy, no. Tak to jest, nie? A Dymek, a wystąpisz na podium, jak zaproszenie dostaniesz? To nie rozumiem, jakim podium. Z kim ja mam konkurować? No jest takie podium tutaj, że wiesz, będą ci pytania zadawać. Będą. Mogę. Załączyć ten kanał podium. Mogę i będę szczerze odpowiadał, nie? No kurwa, no normalnie, nie? Tobie by pasowało poznać jakąś dziewczynę fajną, żeby się tobą zajęła i no, po prostu... Nawet już mam dość czasem tego. Jakoś może twoje życie by inaczej tam się toczyło, nie? No, przyznał rację, że tak jest i nawet już mam czasem dość, a jak widzę jakąś dobrą dupę w sklepie, która mi się podoba, no to bym kurwa wychodzę ze sklepu w pizdu, nie? Żeby tylko mi kutas nie stała, wiecie o co chodzi? No tak mam i tyle, nie? No to się wtedy podchodzi i się zagaduje, nie? A nie wychodzi. Nie, no ja wyjdę, ja zawsze wyjdę, wiesz co? I... Dymek, masz konto na Wykopie? Nie. Ale jestem na Dogsbinie. To ty taki trochę spięty jesteś przy dziewczynach z tego wynika, a to trzeba wyluzować. No. A ty na przykład jak byś ocenił swój wygląd zewnętrzny w skali od 1 do 6? Tak, mam na myśli twarz, wzrost, sylwetka, wszystko razem. Ale że mój, tak? No. Czy ty uważasz się za przystojnego? Nie wiem, jakbym o siebie zadbał w ostatnim czasie, to na pewno, nie? By coś było, ale za kola się zrobiły. No nie wiem, no troszkę jo, nie? Ale to chuj, to by fryzjer ogarnął, nie? Co tam jeszcze? No nie wiem, jakbym się zadbał o siebie trochę bardziej jeszcze. Zęby masz,
Masz zęby z przodu i masz wszystkie? No mam, chodzę do dentysty, nie? I myję zęby raz codziennie, nie? Ale chodzę do dentysty co jakiś czas, mam tylnie mam wyrwane, no bo wiadomo, bo zęby modrości się wyrywa, a tak mam wszystkie wyleczone, nie? I na kontrolę co chwilę chodzę, za kontrolę też płacę 35 euro na przykład, nie? Co jakiś czas, co roku, no i czytam. Tutaj Ela, na przedpokoju są zdjęcia Dymkowskiego, jakbyś ty chciała obiektywnie ocenić. Tak? Nie, tak się tylko pytam z ciekawości, bo nie, żebym... Tak tylko jestem ciekawa, no nie, bo tyle już opowiada o sobie, że się próbuję sobie go wyobrazić, jak on wygląda. Dobra, masz Facebooka, zresztą mam wyjebane na to. A daj nam na ten, na przedpokój, kurwa. Ale wrzućcie jakieś zdjęcie. Dobra, to możesz wyślij Janysowi na priv, a on mi pokaże, dobra? Albo możesz do mnie napisać. Ja tylko tak pytam z ciekawości, bo mi się ciężko rozmawia z ludźmi, jak nie wiem nawet, jak wyglądają. Tylko nie ale dawaj. Wiesz, nie dawaj więcej. Ale my byśmy... Bo słuchaj, potem, potem ja mam z jakichś fejkowych kont, kurwa, Messenger. Słuchaj, my znajdziemy jakąś dziewczynę fajną, co się tobą zajmie, nie martw się. Widzisz, Dymek, ile zyskasz? Tylko muszę zobaczyć, jakie masz warunki, kogo ci tam szukać, nie, kogo ci tam znajdziemy, wiesz. I... A, myślę, że mi. Wyślę cię dziewczyna do lekarza i w ogóle wszystko się, że twoje życie się odmieni, tylko musimy ci poszukać jakąś tam... Nie wiem, w tej Danii. Może jakąś sesję fotograficzną ci Ela zrobi. Ja nie wiem, bo ja ci ogólnie powiem, nie, że jest tak, że ja nie czuję do nikogo, że tak powiem, miłości. Pierwszy raz tam poczułem w szkole, nie? Tam ale chodzi o to, że... Pierwsza tam dupa, do której poczułem ja nie miłość, żartuję, tam, bo ja mówię tak, ale... sensie, bo ja lubię ludziom pomagać, ja coś tam. Powiem, i że przeszkadza bardzo życie na przedpokój. Ja to powiem, nie? Ja nie potrafię dziewczynie spojrzeć w twarz, wiesz o co chodzi? Ja mam coś takiego w sobie, że za chwilę jest dobrze, a potem ja wiem po sobie sam, że ja mam jakieś chore chimery. Może nawet i jakbym się dobrze naćpał czymś, albo coś bym był w stanie jej napierdolić konkretnie. Jestem tego świadom. Wiecie, no bo jesteś taki zdziczały, trzeba cię po prostu oswoić. Dlatego boję się, nie wiem, jakokolwiek... Trzapałą go. No bo nie miałeś, no, nie miałeś żadnej dziewczyny i dlatego, no a jak już, wiesz, od czegoś trzeba zacząć, no nie, potem w końcu się przyzwyczai, że już będzie lepiej. Słuchajcie, ja muszę się wyłączyć, bo ja muszę iść spać. Bardzo fajnie się rozmawiało, także dziękuję. Bardzo, jak chcecie, to sobie jeszcze dalej tutaj siedźcie i rozmawiajcie z Dymkiem, czy tam inne osoby. Ja też idę. Janys, to proponuję, żeby szedł spać, bo ty jutro pracujesz, czy nie? Ty masz wolne, tak, Janysku? Nie, ja idę też. A Janys, nie wiem, pewnie... No ja mam wolne. No, no ja bo słuchajcie... Nie ma co przedłużać, bo chodzi o to, że ja tak widzę po sobie, jak robię te live'y tak do późna, nie? To potem się budzę strasznie zmęczona. To jest inna jakość snu potem tak nad ranem spać. Także polecam wam, chodźmy spać. A fajnie jest na tym nowym Discordzie. To umówimy się znowu, pogadamy, dobra? Znajdziemy Dymkowi jakąś dziewczynę. Myślemy go do lekarza. Jan się chwalił, że jakąś dziewczynę też sobie znalazł podobno i tutaj gdzieś jakiś apartament wynajmuje. Skąd ty, Janys, wyczasnąłeś tą dziewczynę? Nieważne. Ale to jakaś ładna, że wydajesz tyle pieniędzy na hotel z nią. Nieprawda. Umówiłeś, że 500 zł za noc. Znaczy, kurwa, no noc kosztuje apartament, tyle, no, 5 paczek. W Polsce, znaczy, no to wtedy... Nie mogę znaleźć w tej okolicy nic, nie, tak szczerze to wziąłem, bo były za 200-300 zł jakieś meliny i ten za 500 był taki w miarę, no i był za 3 paki, trochę dalej, ale to już było chyba za drogo, nie? Ale możesz zawsze anulować, jeszcze poszukać coś tańszego, nie? Bo na przykład w Krakowie taki apartament to wynajmiesz za 100 zł od osoby.
No. Czyli, no nie wiem, jakieś tam 180 zł, to już możesz mieć mieszkanie, taki pokój, tam kuchnia, łazienka, coś. I tak samo widziałam w Gdyni i w Warszawie. Ej, a wiecie jak to jest? To jest prawda? Gdzie, czy... gdzie ty te 500 zł płacisz? To drogo. Ej, Janys, a to jest prawda, że łobuz kocha najbardziej, czy to nie jest prawda? Nie. Że łobuz kocha najbardziej, że tak każdy ogólnie gada, nie? Nie wiem, czy to prawda, nie? To papusy tak gadają. Łobuz kocha najbardziej. Nie wiem, kurwa, fajnie. Nie wiem, no myślę, że warto, jak jest dla kogo, no to warto wydawać pieniądze. Ja robię sobie urlop raz na rok, tak szczerze, to jak nie żałuję powiesz, kasy. Jak powiesz, jaka to miejscowość mi tam prywatnie, to mogę ci popatrzeć, czy coś nie ma fajniejszego, taniej, bo ja już się nauczyłam szukać takich różnych apartamentów. A to jest w Niemczech. Spoczko. Ela, jak będę po psa jechał, to się spotkamy koniecznie. Bo w pierwszym momencie też tylko na same drogie trafiałam, a tak teraz już potrafię znaleźć tanie. No to dobra, Jana. Słuchajcie. No to co? To idziemy spać, tak? Ja się żegnam. Dobranoc. A ty, Dymku, jak do ciebie mówić? Nie mów głups, bo tutaj nas nagrywają, wiesz? I to wszystko jutro będzie w internecie, więc lepiej uważać. Ja mam to w dupie. Nie wrzucajcie tego na YouTube, bo YouTube zbanuje tę rozmowę. Nie. Nie, tak nie zbanuje raczej. Na YouTubie przecież możesz wszystko. No pewnie. Tak, Dymek. Tak. Możesz nawet na Kindola nie, pokazać. Nie, na YouTubie nie zbanuję. A ja dostałam jakieś ostrzeżenie, bo wrzuciłam film, jak się całuję z Markiem na Facebooka i piszę, że mam na 3 dni blokadę, kurwa, znowu. Elu, ale mam nadzieję, że teraz nie piszesz na Discordzie z tego samego konta, co masz ten, Discorda. A jest tu jakiś, to nie jest. Jakiś pedo na kanale gej, ten czepluch jakiś, wiecie o co chodzi? Nie, nie piszę, ale nie mów o tym teraz. Dobra. Ale to chciałbyś się zapoznać z jakimś gejem, Dymek? Bo tak pytasz. Nie, przecież on mówił, że jak widzisz no nie, ale, ładną dziewczynę, ale zapytał, to może by chciał, żeby... i musi wyjść ze sklepu. Nie, ale powiem wam, nie, chłopak, nie. Tak, dobra, no bez kitu. Fetysz skarpetki, w chuj mam, fetysz skarpetki. A ty masz fajny śmiech, Janek, to ty się śmiejesz? Ja? Nie, nie, to nie ja. Bo ktoś się tak śmiał. Mnie nic nie śmiesz. No co, Janek, ale... każdy ma różne fetysze. Ja na przykład walę konia czasem do skarpetek, tak? Ale nie, że swoich, tylko po prostu wyłączę sobie porno skarpetki, tak? No, jak ale do czystych czy brudnych? Do czystych muszą być białe i muszą być krótkie po kostki, nie mogą być takie duże. Ale do takich męskich skarpetek? Nie, takie, wiesz, po kostki stóp, wiesz o co chodzi. Kogo to interesuje? Może nas to interesuje. Cała Polska na to czeka. Cała Polska też interesuje, skoro siedzisz tutaj zamiast iść spać, kobieto. Tak. Kobietko, dziewczynko. Czemu nie śpisz, tylko słuchasz? Widocznie ciekawie jest. Bo ona przyszła przytakiwać. Ona nagrywa dla policji. Teraz jest jej wstyd, pani Elu. Elu, my tu jesteśmy dla ciebie, a nie dla jakiegoś stulejarza. Ale wy mówicie, że ja jestem stulejarz. No to co? Niektórzy, nie? Ale on tak mówi, jakby normalnie trudno mi uwierzyć, że on ma tam 26-27 lat. Bym powiedziała najwyżej 21, nie? Tak po mentalności. No dużo ludzi tak mówi, nie? No 12 styczeń. I po tonie głosu. 9-6 rok, nie? 12 styczeń jest. No to mam tyle. Ale nie, to się zdarzało już tak, jak jestem na tych Discordach, to się czasami zdarzają takie ciekawe osoby, że coś tam opowiadają i tak dominują. A wy spotkaliście kiedyś w życiu w ogóle jakiegoś prawiczka, wy jako dziewczyny, że tak zapytam? Tak. No chyba ucichli wszyscy. No tak. Ela, został jeszcze ciekawy. Wbrew pozorom. Ela, jeszcze bo ciekawy jest. Ja bym został.
szczerze mówiąc. Ale to się, słuchajcie, to się nie ma co wstydzić, bo po prostu ja tam mówiłam, ale niektórzy mogą nie wiedzieć. To ja na przykład też późno straciłam dziewictwo, że tak powiem. Bo dopiero jak byłam na studiach, także no dosyć późno, więc to w sumie nie ma co wstydzić. I to wcale nie znaczy, że akurat ktoś tam nie miał okazji, czy nie był atrakcyjny. Czasami po prostu nie masz ochoty, nie spotykasz tej odpowiedniej osoby i nie chcesz tego robić, nie? Tak przynajmniej było ze mną. Tak jest, nie? To tak jak Dymek, ty mógłbyś być teraz na przykład na 5. roku, nie? To też jakbyś teraz stracił, to jak na studiach. Ja mam właśnie tak, jak teraz powiedziałaś, i też jeszcze mam tak, że boję się stulei, no, że będzie bolało. O. No ja miałam 23 lata, jak po prostu się zdecydowałam dopiero, a miałam wcześniej dużo okazji, ale jakoś nie chciałam, nie? Tylko, że to było, inne czasy były, a teraz te dziewczyny to szybko się to decydują na współżycie i chłopcy też. Ale niekoniecznie, bo spotykam czasami takich 20-parolatków i też mówią, że nie mieli dziewczyny żadnej. To zależy ty, Dymek, od tego. Ale... Dymek, ty jesteś prawiczkiem? Co? Serio? No, serio. Jesteś prawiczkiem. No. Nie wyglądasz. No nie, nie wygląda. Wiesz, staram się nie być, nie? Nie być w sensie, Ale w sensie, słuchaj, nie przejmuj się, znajdziesz sobie jakąś dziewczynę, wiesz, to wcale nie trzeba zaczynać współżycia, jak się ma 15 lat, no bez przesady. Tylko nie wysyłaj już dick pików do 13-latek. Ja nie wysyłam. Nie, no to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Ale... To była 16-latka. No, a po drugie to było na Discordzie i ona wzięła screena, nie? To też tak... Przecież, przecież sam się przyznałeś wcześniej, że wysłałeś jej. No ja, a to Amelia... Mówiłeś, że Amelce wysłałeś, no, co gadasz? Ale to no ale on tam też, do końca nie wiedział, ile ona ma lat, no nie? Bo no. To też ktoś ci może mówić i może ona... kłamać, wiesz, no w internecie wszyscy są anonimowi. Polański też lubił młode. A to za jej zgodę było wysyłane, te zdjęcia? To może ty reżyserem będziesz. Nie wiem. Mało jest piękne, nie? Tak mówione. Ale mi się wydaje, że no jak jeśli jest takie 13-letnie dziecko, dziewczynka, dajmy na to, no to ma rodziców, to oni powinni też jakoś upilnować, żeby ona gdzieś tam na Discordach nie siedziała, prawda? Czy żeby nie, po prostu nie robiła głupstw. Bo to jedna rzecz, że tam ktoś jej wyśle jakieś materiały, ale też ktoś powinien pilnować takie dziecko, żeby nie siedziało w tym internecie na jakichś niewłaściwych stronach. Ale Discord to jest normalna strona, a to, że ktoś wysyła kutasy, no to inna sprawa. No nie. No, ale czy Discord jest dla 13-latków? Nie, normalna w sensie, bo na tym... Nie ma ograniczenia wiekowego. A dobra, ale was jest tyle toksycznych świń, że tak powiem, na tym. Że wy sami sobie... Na Discordzie i... były prowadzone elekcje, więc możesz dobra, sobie sama powiedzieć. Wy sami sobie Robek kopiecie co chwilę, rozumiesz? Discord jest dla osób od 13 lat. Rozumiesz. Robek to ty masz upierdolony. Dobra. Rozumiesz. Ale czasami jest tak, że ktoś tam się podaje za młodszą osobę, że nawet taką nieletnią, żeby jakoś albo dla hecy, albo żeby być tam bardziej atrakcyjnym dla innych osób. I też nie każdy wierzy w to, że ktoś mówi, że tam ma 15-16 lat dziewczyna. Ja nie no tak wiem, jak właśnie, ale ja miałem no taki... chociażby ta UWU, nie? Mówi, że ona ma 15 lat, a Janys mówi, czy tam jej znajomi, że ona ma, że ona coś tam studiuje, czy tam, że tam ma 23-4 lata. Ja bym nawet powiedziała, że ona ma więcej. A w tym momencie... Kłamie, że ma 15, ktoś jej wyśle jakieś rozebrane zdjęcie i znowu będzie afera, że pedofilia, nie? No. To jest trudno ocenić, ile ktoś tak naprawdę ma lat, bo ludzie kłamią. Tylko nie powie nikt, nie? To jest to. Także to jest... nie można tak od razu kogoś zaatakować, że jest pedofilem. Co innego, jak w realnym świecie widzi się tą osobę i naprawdę się wie, że to jest jakaś niepełnoletnia dziewczyna, nie? Czy tam chłopak. Znaczy się, przede wszystkim nie powinno się z zaskoczenia wysyłać takich zdjęć. Zacznijmy od tego. Dobra. O, to jest molestowanie.
Ubu, zamknij mordę, bo dzisiaj dostałaś pociśnięta i teraz... Tak, pociśnięta. Ej! Mam zamknij mordę. Odpala się znowu, patologia. No, odpala się, bo przez jakiś czas ci się wąsko zrobiło i spierdoliłaś Discorda, a przyszłaś jak mnie już tu nie było. I zamknij mordę, kurwa, rozumiesz to? Bo cię dojadę. Ale ty nie jesteś żadną gwiazdą, ja cię mam w piździe, gościu. Ale tu no, ładnie ja cię, mówisz. Ale ja cię też mam w piździe, rozumiesz to? I gdybym ja chciał, ja bym cię dojechać jednym palcem, nawet nie. No to dawaj, dawaj, Dymkowski. No, ale po chuj mi to powiedz. Jak ty, kurwa, nie zasługujesz rozumiesz. Na to, rozumiesz. Żeby dojechać. Ale rozumiesz, że to ty się odpalasz przy głupie. Ty masz 12 lat, idiotko, i to widać nawet posłychać po twoim głosie. Znam się to, jak mam 12, to naprawdę jesteś dojrzały, skoro 12-latkę wyzywasz, Dymkowski. Brawo. No i chuj. Nie, no, Uwu nie jest taka zła, jak mi się wydaje, jak była widziana, bo też robiła, mi się wydaje, swój content w internecie. To Kocborowo była taką przyczynką. Dymkowski, no, dlaczego wydaje... napisałeś, że Elka Marek, Janes i Rafatus są bandą debili? Mi się wydaje, to... że Uwu personalnie do Eli nic to... nie ma. Tak naprawdę mi się wydaje... Nie, no ja do Eli personalnie nic nie mam. Mi się wydaje, że to był content, tylko po prostu, żeby było co oglądać. A mi się tak wydaje, że Uwu do Eli tak naprawdę nic nie ma, bo mi się wydaje, że też hejterzy ją bardzo dużo podpuszczali z tego Kozborowa, tak na jak pewno Marka, hejterzy. Nie? Wiadomo, no nie, no tak było, Janys, tak było. Ci hejterzy są paskudni po prostu. Ale słuchajcie, ja będę szła spać, w każdym razie żegnam się, ale chciałam tylko powiedzieć taką rzecz, no fajnie się nam rozmawiało, więc no trzeba uszanować, że ktoś tam, jakaś inna osoba coś ma do powiedzenia, z czegoś się zwierza. No nie kłóćmy się, bo mamy nie robić tych banów i tam tych mutów, tych przerw, no nie? Kochajmy akurat się tak, jak Dymek kocha świat. Po prostu powiem szczerze, że mnie tutaj... Ty masz na imię Daniel, tak? Jak Dymek kocha skarpetki. No, to mi się spodobały. Rozbawiły mnie te historie przed snem. Tak, to jest czasami fajnie coś tak podsłuchać, coś innego, no nie? Że jak inaczej niektórzy ludzie myślą. Tak rozbawiło mnie to. Po prostu fajne są takie chwile, bo ja siedzę w domu sama i martwię się, ciągle mi jest smutno, coś tam się czymś się przejmuje, a on mnie rozbawił tymi swoimi opowiastkami, więc jest pożyteczny. No nie też. To może być takim internetowym chłopakiem twoim na odległość. A w dodatku to jest fajniejsze słuchać takich prawdziwych historii jakiegoś człowieka, niż gdzieś włączyć telewizor i jakaś inscenizacja, nie? Także no ja się super bawiłem na przykład, jak o tej policji mówił i tych chłopaków. No, ja właśnie też się tak, że tak powiem, rozerwałam. Także fajne to wszystko było, dziękuję wam. No i ja idę spać, bo parę godzin snu będę tam odsypiać w ciągu dnia jakoś. No to dobranoc i uważam, że trzeba się cieszyć, że tam każdy coś tam powie i zawsze fajnie porozmawiać sobie. Także do usłyszenia na live, a jutro to będę na Discordzie też na pewno. Tylko nie na głosowym, tylko tam tekstowo. Bo zawsze sobie obiecuję, że wejdę tylko na pół godziny, dzisiaj miałam wejść, a siedzę 2:30 rano i dalej tu siedzę. No to też będziesz na pół godziny. A zaczęłam 23:30, no to kurde ile? 3 godziny. Przyjdź jutro Dymek, tak jak dzisiaj wieczorem, to od razu 200 ludzi wejdzie, będzie o czym gadać. Tak, to jest dobra myśl, wchodź tu Dymek. To jak Marek wchodzi, to tyle ludzi nie ma, jak ty wchodzisz. Ty też musisz, jakieś plakaty ci będziemy robić, że ty wchodzisz i wtedy... Ela, ja zrobiłem do tego, nie? Everyone już jest. Ela. No dobre, no. To co? Będziemy jakieś zapisy robić, kto tam się będzie... Wiecie też co? Ja bym chciał tak zrobić melanż na przykład z panią Elą, z Markiem, tym panem Markiem. No i Janes i tak na przykład, nie wiem, ktoś tam z osób trzecich by mógł jeszcze być. I Rafatus, żeby było się pośmiać. Tylko ja Dymkowski od razu mówię, że ja... Dymkowski,
Dymkowski, tylko ja od razu mówię, że ja za ciebie nie ręczę, żeby nie było. Czemu? Ja bym się najebał na pewno bym bójki toczył z Rafatusem cały czas, a nie z tobą. No bo jak coś, to ja... No dobra, nieważne. A to jest twoje, a Daniel, to jest twoje nazwisko, ten Dymkowski, czy to jest pseudonim? Imię. Pseudonim artystyczny. A, Dymkowski, tak? No. To jest pseudonim. Dymkowski, bo robi... To jest pseudonim. Ja... Aha, no to dobrze. Ja pochodzę z Kościerzyny, o. Tyle wam powiem. Wiecie, gdzie jest Kościerzyna? Nie. Wyjebane mam, ja mogę wszystko powiedzieć. Ja tak. Wiem, gdzie jest Kościerzyna. No. Na Kaszuba. No może niech to będzie tajemnica, obnażysz się, Dymek, przy następnych rozmowach. No nie opowiadaj, nie opowiadaj za dużo, bo wiesz, tutaj jest ale dużo... Ale ja mam wyjebane, bo nawet jak konfident, co taka osoba zrobi? Pojedzie do tam, gdzie ja mieszkałem i co ona będzie się pytać, jaki ja jestem, czy kolegów moich, czy ja jestem konfidentem, czy tym. Ale słuchaj, czasami... Ja no. Też różne rzeczy opowiadam i nawet mi nie przyjdzie do głowy, jak to potem ludzie potrafią wykorzystać, także wiesz, lepiej nie mów za dużo też. Dopóki mi kredytu nikt nie weźmie, to niech się połują, kurwa, mogą robić co chcą. Wyjebano. A dowodu nie podaję, kurwa. Dobranoc, Ela, wielkie dzięki za dzisiaj, bardzo miło się gadało. Dobranoc wszystkim. Dobranoc, fajnie było. Dobranoc, dobranoc. Hello. Dobranoc. No, to ja wykorzystam też ten moment i też się pożegnam, tu mówi Ela, bo późna pora, idę spać. No to dobranoc, papa, do jutra. Do jutra. Wy do dobranoc, się spać, siedźcie tutaj. No to pa, dziękuję za wszystko, nie martwcie się niczym. Pa.